Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Terlikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Terlikowski. Witam i zapraszam. Zaczynamy jak zwykle od spisu treści. Zaczniemy od istotnego raportu o stanie wiary młodych Polaków przygotowanego przez CEBOS. Ludzi obserwujących życie Kościoła szczególnie on nie zaskakuje, ale stawia na nowo istotne pytania. Czy polski Kościół potrzebuje zerwania z państwem, a polskie państwo może sobie pozwolić na zerwanie z Kościołem? Na te pytania trochę na marginesie kolejnej wypowiedzi Donalda Tuska spróbujemy odpowiedzieć. 300 tysięcy ma wypłacić diecezja kaliska Bartłomiejowi Pankowiakowi. To dobra i ważna decyzja sądu. Oby tylko diecezja się od niej nie odwołała. Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce ma nowego biskupa. Został nim na 10-letnią kadencję dotychczasowy proboszcz parafii łódzkiej, ksiądz Semko Koroza. I właśnie o tej wspólnocie, jej historii i współczesności dziś porozmawiamy w podcaście. Polscy biskupi udali się z wizytą Solidarności na Ukrainę. To ważny i potrzebny gest. Ukrainę odwiedził także szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher, a z jego ust padło kilka istotnych deklaracji. Geopolityczne osłabienie Rosji, postulowane, choć niestety wciąż jeszcze niepewne, wejście Finlandii i Szwecji do NATO nieco przesłania nam to, co dzieje się w sferze geoeklezjalnej. A i tu sytuacja zmienia się błyskawicznie, a patriarchat moskiewski traci z dnia na dzień znaczenie. O tym także w tym podcaście. W tym odcinku porozmawiam także z Łukaszem Kobeszko o macedońskiej cerkwi prawosławnej. Patriarcha Cyryl chce nowego modelu rosyjskiej państwowości. Myślę, że jesteśmy wezwani do głębokiego przemyślenia kierunku rozwoju społecznego i państwowego ostatnich dziesięcioleci, mówił patriarcha Cyryl. O tym, co miałoby to w praktyce oznaczać w tym odcinku podcastu. Niezależna firma śledcza White Post Solutions, działająca na zlecenie Południowej Konwencji Baptystów, przedstawiła raport dotyczący zaniedbań i błędów władz tego wyznania w kwestii nadużyć seksualnych. Wnioski są dramatyczne. W Niemczech skandal. Po 20 latach kapłaństwa oraz 4 latach pełnienia funkcji wikariusza generalnego diecezji Spiry ksiądz Andreas Sturm ogłosił, że rezygnuje z urzędu, występuje z kościoła rzymskokatolickiego i podejmuje służbę w kościele starokatolickim. O tej decyzji, ale także o niemieckim i światowym starokatolicyzmie porozmawiam w tym odcinku. I na koniec o decyzji metropolity San Francisco arcybiskupa Salvatore Corleone, który zakazał liderce partii demokratycznej Nancy Pelosi przystępować do komunii w jego diecezji. Powód? Stosunek do aborcji. A teraz zaczynamy! Tych badań ludzie wierzący nie powinni przeoczyć. Raport Młodzi Polacy w badaniach CEBOS 1989-2021 przynosi niezwykle istotne informacje, które nie tylko trzeba sobie przyswoić, ale i spróbować na nie odpowiedzieć. Co jest w tych danych kluczowe? Otóż po pierwsze ogromny wzrost deklaracji braku wiary w najmłodszej grupie wiekowej, czyli wśród osób od 18 do 24 roku życia. W 1992 roku wiarę w tej grupie deklarowało 93% młodych, a jej brak 6,7% młodych. A w roku 2021 jako wierzących określało się już tylko 71% młodych, a za niewierzących podawało się prawie 29%. Jeszcze mocniej to zjawisko odejścia młodych od wiary i religijności widać na poziomie praktyk religijnych. W 1992 roku w omawianej grupie wiekowej udział we mszy świętej co najmniej raz w tygodniu deklarowało 69% młodych ludzi. W roku 2021 tylko 23%. Wzrosła także wyraźnie grupa młodych deklarujących brak praktyk religijnych. W 1992 roku ich brak deklarowało niespełna 8% osób z tej grupy, a w 2021 już 36%. Zjawiska te, o czym też nie można zapominać, częściej dotyczą kobiet,
niż mężczyzn, co jest także czymś nowym w Polsce i w polskim kościele. I jeszcze jedna dana, istotna, bo pozwalająca lepiej zobaczyć, co dzieje się wokół nas. Zaledwie 54% młodych dziewcząt zadeklarowało w tych badaniach, że nie brało udziału w jakimś typie manifestacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To zaś oznacza, że prawie połowa w nich uczestniczyła, a to jest już doświadczenie pokoleniowe i świadectwo wielkiej rewolucji wśród młodszego pokolenia kobiet. Można to nazwać dojrzewaniem do buntu, można nazwać rewolucją emancypacyjną albo w jakikolwiek inny sposób, ale prawdą jest to, że w młodszym pokoleniu Kościół przestaje być kościołem żeńsko-katolickim, czego innym dowodem jest to, że kryzys powołaniowy najpierw dotknął zgromadzenia żeńskie, a dopiero później zakony i zgromadzenia męskie i seminaria duchowne diecezjalne. Co z tego wynika dla Kościoła? Otóż kilka kwestii. Po pierwsze, katecheza szkolna nie jest i nic nie wskazuje na to, by miała się stać przestrzenią przekazu czy umocnienia wiary. Z perspektywy ewangelizacyjnej i formacyjnej nie spełnia ona swojej roli. Po drugie, Kościół musi wreszcie realnie wyjść do młodych, zrozumieć, że nic nie zastąpi ewangelizacji, ale wcale nie chodzi mi tylko o głoszenie Słowa Bożego, o proklamowanie Go, o organizowanie koncertów czy imprez, ale przede wszystkim o ewangelizację rozumianą jako bycie z młodymi, jako towarzyszenie im, jako odpowiadanie na ich pytania. Ale żeby było to możliwe, trzeba najpierw te pytania usłyszeć. To wszystko jest fundamentalnym zadaniem Kościoła. Jeśli Kościół go nie spełnia, to w istocie przestaje być konieczny. Nieustanne pouczanie, zrzędzenie, komunikowanie braku zadowolenia nie przyciąga młodych, a zdecydowanie odstrasza. Po trzecie, rewolucja emancypacyjna dotarła do Kościoła i albo ludzie wiary oswoją się z prawami kobiet, z ich chęcią emancypacji, także instytucjonalnej, z rosnącym zaangażowaniem społecznym i wreszcie z tym, że rola mężczyzn będzie spadać, albo straci młodsze pokolenie kobiet. Konserwowanie historycznych, wcale nie wynikających z Ewangelii, ale z systemów przeszłości, modeli życia, nie jest zadaniem Kościoła. I żeby nie było wątpliwości, wcale nie chodzi mi o kapłaństwo kobiet. Jest naprawdę wiele miejsc, w których kobiety już teraz mogą służyć i do tego wcale nic nie trzeba zmienić. Proste pytanie, dlaczego kobieta nie może być na przykład kanclerzem kurii, albo wikariuszem biskupim, albo szefem konkretnych instytucji wewnątrz polskiego episkopatu? Pytanie, kiedy pierwsza kobieta zostanie sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski? Do tego nie trzeba być biskupem, nie trzeba być nawet księdzem. Do takiej decyzji wystarczy uświadomienie sobie, że tam, gdzie nie będzie kobiet we władzach, nie będzie ich również na dole. I to są te wyzwania, które komunikują nam te badania. A teraz zajmijmy się najnowszą wypowiedzią lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który oznajmił, że tuż po wyborach konieczne jest jednoznaczne przeprowadzenie procesu oddzielenia Kościoła od państwa. Lider PO przekonywał, że powodem konieczności takiego rozdzielenia jest to, że instytucja kościelna, tu cytuję, w dużej mierze złożona jest dziś z funkcjonariuszy władzy. Mówię tutaj, podkreślał Tusk, o istotnej części kleru, biskupów, nie mówiąc już o takich aparatczykach władzy jak Rydzyk. Przekonywał i dodawał, że Kościół oddzielił się od społeczeństwa. Jednocześnie Tusk zapewniał, że takie rozdzielenie nie powinno oznaczać zgody na wojnę kulturową. Uważam, że dzisiaj Polska nie potrzebuje radykalnych rewolucji, w których jedni drugich nienawidzą albo chcą poniżyć czy upokorzyć, dodawał. Te słowa Donalda Tuska dotyczące oddzielenia Kościoła od państwa nie są ani specjalnie oburzające, ani tym bardziej nowe. Z jego ust słyszeliśmy już podobne opinie kilkukrotnie. I jeśli można im coś zarzucić, to tyle, że są one błędną diagnozą. Problemem w Polsce nie jest bowiem brak rozdziału państwa i Kościoła. Tak się bowiem składa, że w Polsce istnieje rozdział obu tych instytucji, tyle że inaczej niż we Francji, za to podobnie jak w Niemczech jest to rozdział przyjazny.
przyjazny, a nie wrogi czy niechętny. I nic nie wskazuje na to, by istniała możliwość zmiany zapisów konstytucyjnych, tak by wprowadzić bardziej sekularny model tego rozdziału. Nie jest on zresztą w Polsce konieczny, bo tak się składa, że wpływy Kościoła z dnia na dzień w naszym kraju spadają, mniej ludzi także po prawej stronie realnie praktykuje, a tempo odpływu młodych, o czym przed chwilą mówiłem, jest jeszcze szybsze. I to jest najważniejsze zjawisko, które określa przyszłość Kościoła i państwa w Polsce. Co zatem jest problemem? Otóż to, że jedna ze stron sporu politycznego niezwykle sprawnie rozgrywa wygasanie realnego wpływu społecznego katolicyzmu na Polaków i związane z tym lęki. Część z duchowieństwa i część z biskupów, dalece nie wszyscy, bo wystarczy spojrzeć na najważniejszych polskich biskupów, żeby dostrzec, że niewielu wśród nich, poza arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, jawnie i mocno wspiera Zjednoczoną Prawicę, a przynajmniej kilku albo odcina się od części z jej pomysłów, albo w ogóle nie wypowiada się na tematy polityczne. Natomiast nie zmienia to faktu, że część duchownych i część biskupów jest tak przerażona coraz szybszą laicyzacją, brakiem nowej strategii na czasy o wiele mniejszych wpływów, a także pomysłów ewangelizacyjnych i duszpasterskich na funkcjonowanie w kraju, w którym katolicyzm nie będzie już dominującym światopoglądem, że rozpaczliwie szuka odwrócenia tej sytuacji przez wpływy państwa i władzy. Władza zaś sprytnie te lęki wykorzystuje i kreuje się na jedynego obrońcę Kościoła. Tyle tylko, że to wykorzystywanie lęków części ludzi Kościoła prowadzi do przyspieszenia procesów laicyzacyjnych, którego ludzie Kościoła się boją. I tak kółko się zamyka. Niewiele ma to jednak wspólnego z brakiem rozdziału państwa i Kościoła, a jeszcze mniej z tym, że księża i biskupi stali się funkcjonariuszami państwa. Owszem, zdarzają się i tacy, ale nie to jest głównym problemem. I tak w zasadzie można skomentować słowa Donalda Tuska, które niewiele mają wspólnego z planem zmiany rzeczywistości w Polsce, bo Tusk nie ma większości koniecznej do zmiany konstytucji. Są za to wyrazem pewnej opinii, części opinii publicznej. I z tej perspektywy warto się zastanowić, co zmienić, żeby nie odrzucać od siebie tych, którzy w sporze politycznym są po innej stronie niż prawica. Wyrok sądu nakazujący diecezji kaliskiej wypłacenie 300 tysięcy odszkodowania dla Bartłomieja Pankowiaka to dobra decyzja. Dobra dla skrzywdzonego, dla innych, którzy będą dochodzić swoich spraw i dobra dla Kościoła. To także nagroda dla braci Sekielskich i innych dziennikarzy, dzięki którym ta sprawa ujrzała światło dzienne i nie mogła już zostać zakopana pod ziemią. Skrzywdzonemu ta decyzja przyznaje zadośćuczynienie za krzywdę, jaką poniósł także na skutek zaniedbań instytucji kościelnej, za lata lekceważenia prawdy i unikania odpowiedzialności. Wreszcie za skandaliczne wypowiedzi prawnika, a także części duchownych diecezji kaliskiej. Innym skrzywdzonym uświadamia, że warto się procesować, że warto dochodzić swoich praw, że czas, gdy sąd zawsze był po stronie sprawcy i instytucji kościelnej, powoli mija. To dobry znak i warto, żeby kolejni skrzywdzeni występowali do sądów. Kościołowi zaś ten wyrok uświadamia, że nawet najbardziej bezczelny, chamski, stygmatyzujący skrzywdzonych prawnik nie uchroni go od wypłaty odszkodowania. Pokazuje, że innej drogi niż zadośćuczynienie za własne błędy nie ma i wreszcie, że gdyby od samego początku przystąpiono do rozmów, to i tak trzeba by zapłacić, ale instytucji Kościoła oszczędzono by naprawdę wiele wstydu. To ważna lekcja dla Kościoła, bo tam, gdzie brakuje zrozumienia Ewangelii, wchodzi prawo i uświadamia, że nie ma zmiłuj, że za zbrodnie lekceważenia pedofilii trzeba zapłacić. I to nie tylko wstydem, ale i w języku, jaki niektórzy rozumieją najlepiej, czyli w twardej kasie. To wreszcie ważny moment dla ludzi, którzy byli zaangażowani w wyjaśnienie tej sprawy, jej ujawnienie, czyli dla braci Sekielskich i wielu innych dziennikarzy. Gdyby nie oni, ta sprawa mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, dzięki ich pracy, ale także dzięki późniejszemu zaangażowaniu mediów udało się nie tylko pozbawić urzędu biskupa Edwarda Janiaka, ale także doprowadzić do tego wyroku. Jeśli się czegoś obawiam, to tylko tego, że diecezja zdecyduje się dalej brnąć w żenujący spektakl braku odwagi, zmierzenia się ze swoimi zaniedbaniami i postanowi odwołać się od tego i tak bardzo łagodnego wyroku.
Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce ma nowego biskupa. Został nim na 10-letnią kadencję dotychczasowy proboszcz parafii łódzkiej ksiądz Semko Koroza. Wyboru dokonał obradujący w Łodzi synod tej wspólnoty. A o kościele ewangelicko-reformowanym, jego historii, doktrynie i teraźniejszości już za moment będę rozmawiał z dr Ewą Jóźwiak, redaktor naczelną magazynu Jednota. A moim Państwa gościem jest dr Ewa Jóźwiak, redaktor naczelna Jednoty. A rozmawiać będziemy o kościele ewangelicko-reformowanym, którego nowy biskup został właśnie wybrany. Zacznijmy od samego biskupa, to znaczy od tego, co może, a czego nie może biskup czy też superintendent, bo oba te określenia występują także na stronach internetowych kościoła ewangelicko-reformowanego. Co może, a czego nie może biskup reformowany? Może wszystko, aczkolwiek to wszystko, co będzie robił, co będzie mówił, no zarządzanie kościołem polega na tym w kościele ewangelicko-reformowanym, że odbywa się kolegialnie, także może wszystko, ale nie sam. Może wszystko z konsystorzem, może wszystko z synodem Kościoła, który jest najwyższą władzą Kościoła, który ustala kierunki działania, który nadaje ton, uchwala uchwały, budżety i tak dalej. No po prostu biskup nie jest panem Kościoła, nie jest władcą, który może nakazać, zakazać. Po prostu musi stosować się do prawa kościelnego i do tego, co ta najwyższa władza Kościoła, czyli synod, postanowi. Biskup jest pierwszym pośród równych, jest wśród duchownych ich kolegą, owszem, jest ich zwierzchnikiem również, natomiast nie jest tym zwierzchnikiem na całe życie. To jest urząd Kościoła, pochodzący z wyboru. Biskupa wybiera się w Kościele ewangelicko-reformowanym na kadencję. Ta kadencja trwa 10 lat, może być powtórzona i tutaj nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę kadencji, ile lat może dana osoba być biskupem. Także nie ma ograniczeń, jeżeli się sprawdza, no to jest długo. Może wszystko, ale no to spróbujmy porównać do tego, co może do biskup katolicki. Może mianować proboszczów w parafiach? Nie, sam nie może. Tak jak powiedziałam, konsystorz to jest takie ciało wykonawcze w Kościele ewangelicko-reformowanym, czyli grupa świeckich i duchownych, która wykonuje to wszystko, co postanowi synod. Oczywiście nie musi synod decydować, który proboszcz gdzie będzie, bo no, proboszcz też jest z wyboru, tak? Proboszcza wybiera poszczególna parafia. Jest ogłaszany wakans, mogą się zgłosić duchowni, którzy mają odpowiednie uprawnienia, czyli są po wszystkich egzaminach kościelnych, mają odpowiedni staż w kościele i po prostu parafia wybiera. Proboszcza się nie narzuca w kościele ewangelicko-reformowanym. Proboszcz też jest wybierany na kadencję. Natomiast biskup wraz z konsystorzem może w parafii, w której nie ma duchownego, w porozumieniu z taką radą kościelną, radą parafialną, która u nas się nazywa kolegium kościelne, może skierować do pracy danego duchownego, który będzie księdzem administratorem. Tak się to nazywa. I rozumiem, że kiedy ta kadencja się kończy i nie jest wybrany biskup na kolejną kadencję, albo rezygnuje, na przykład przechodzi na emeryturę, to nadal jest biskupem, to znaczy nadal nosi ten tytuł, czy też wraca, użyjmy takiego sformułowania, trochę zakonnego, do szeregu i staje się z powrotem zwykłym pastorem, zwykłym prezbiterem wśród innych prezbiterów. Rzeczywiście, wraca do szeregu, natomiast zwyczajowo zwracamy się do byłych biskupów, też księże biskupie, tak samo jak do prezesów zwracamy się, panie prezesie, pani prezes, no tak jak to bywa, ale nie jest to dalej ta funkcja, biskupstwo nie jest dożywotnie, jest po prostu kadencyjne, kadencja się kończy, kto inny jest biskupem. Jest taki moment, on będzie, jak będzie wprowadzenie naszego biskupa elekta, w październiku, kiedy właśnie ustępujący biskup, ten, któremu kadencja upływa, zdejmuje swój krzyż biskupi i przekazuje swojemu następcy.
czyli te insygnia, jeśli tak można powiedzieć, no, ten znak rozpoznawczy jest przekazany dalej. To zatrzymajmy się teraz nad specyfiką samego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Można powiedzieć, że ten drugi człon nazwy wprowadza nas trochę w specyfikę wyznaniową, ale wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co tak naprawdę znaczy ten element reformowany. Mówiąc inaczej, czy Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce jest bardziej tradycji kalwińskiej, czy bardziej cwingiańskiej, czy łączy te tradycje ze sobą, a może są w nim jeszcze jakieś inne tradycje wyznaniowe, religijne, których nie wymieniły. Jeżeli chodzi o ten nurt reformowany, czyli ten, który zwykle kojarzymy ze Szwajcarią, on pojawił się no, niewiele lat później po luteranizmie i w naszym kościele, można powiedzieć, jest reprezentowana cała paleta barw, bo nie tylko ta Szwajcaria jest u nas. Od samego początku, od XVI wieku, myśmy mieli też własną myśl reformacyjną i tutaj można by wymienić Jana Łaskiego Młodszego, który znany jest na świecie jako Johannes Alasko, który również miał swoją historię w naszym kościele, który swoje 5 groszy tutaj dołożył i to bardzo ważne 5 groszy, także ten rys, no, nasz rodzimy jest bardzo istotny. Mieliśmy w historii też osoby, całe rody, rodziny, które tutaj emigrowały do Polski, na nasze ziemie. Także to byli Włosi, to byli Szwajcarzy, to byli Francuzi, także też oni przywozili ze sobą swoją tradycję reformacyjną, która jakoś tam musiała się ułożyć w jakiejś mierze z tym, co zastali tutaj na miejscu, jeżeli chcieli być członkami tego kościoła. Mamy też tradycję czesko-braterską, może to być zaskoczeniem dla wielu, bo w łonie naszego kościoła jest dosyć ważny ten nurt czesko-braterski, no to jest XVIII wiek, ta tak zwana trzecia fala tych uchodźców religijnych z Czech. Oni przyjeżdżają do Polski, oni, no ponieważ tutaj nie zbudowali własnej struktury, początkowo powiedzmy była ta jednota wielkopolska, gdzie się odnajdywali ci potomkowie braci czeskich, ale w chwili obecnej no, jesteśmy w jednym kościele. Różne parafie mają różne tradycje. Warszawa ma zupełnie inne tradycje niż Zelów, Bełchatów, Kleszczów, Łódź, bo tam właśnie jest ta tradycja czesko-braterska, także jesteśmy naprawdę różni, w różnych miejscach jesteśmy różni. Jesteśmy spadkobiercami jednoty małopolskiej, no, ale to spadkobierstwo też jest takie, no oczywiście lubimy wspominać, że ta reformacja pierwszych lat to była reformacja tych wyżej postawionych w hierarchii społecznej ludzi, to szlachta niosła tę reformację, natomiast z tej szlachty dzisiaj no, są jacyś tam potomkowie oczywiście tych dawnych rodów. Też mamy potomków Szkotów, no, także naprawdę jest tutaj cała paleta barw, jeśli chodzi o ten nasz kościół. W takim razie, co was łączy? No bo dużo mówiliśmy o tym, że są różne tradycje i czesko-braterska, i cwingiańska, i szkocka, i kalwińska, jak rozumiem również, ale coś jednak Kościół łączy. Przede wszystkim Pismo Święte, no to jest podstawa i ta teologia, która wypłynęła ze Szwajcarii i która no, w pewnym momencie stała się wspólna Kościołom Ewangelicko-Reformowanym na świecie, nie tylko przecież nas łączy ze Szwajcarią, tak? To jest kościół, który w podobny sposób na świecie jest zarządzany, który w podobny sposób pojmuje sakramenty, który w podobny sposób rozumie urzędy. Także no, dużo jest takich punktów, które nas łączą. To nie da się, myślę, w jednym zdaniu tego wymienić.
Zapytam o to, co zawsze się pojawia, jak się myśli, szczególnie o Kalwinie, chociaż oczywiście to nie jest do końca prawda, bo tą tradycję myślową możemy zacząć od Augustyna, a także u Tomasza wystąpi, chociaż trochę w innym rozumieniu. Zapytam się oczywiście o predestynację. To znaczy, czy ten element tożsamości, który jest tak mocno utożsamiony w pewnym momencie w tych debatach reformacyjnych właśnie ze stanowiskiem Jana Kalwina, jest nadal obecny, czy też bliższe jakiejś części, a może większości reformowanych, jest to podejście Karla Bartha, który no kompletnie wywrócił do góry nogami to myślenie, mówiąc, jedynym przeznaczonym do potępienia był Jezus Chrystus i On oddał swoje życie na krzyżu, a reszta jest przeznaczona do zbawienia. Trudno mi mówić za wszystkich. Kościół ewangelicko-reformowany to taki kościół, w którym teologia no, w pewnych kwestiach czasami się uciera. To nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze, tak jak w kościele rzymskokatolickim. No, to jedno z ostatnich zdań, które warto przypomnieć, to u Luteran to są tam solus Christus, sola scriptura, u nas też jest sola scriptura, ale u nas jednym z tych zdań takich kluczowych, fundamentalnych to jest to, że Kościół jest reformowany, ale ciągle się reformujący. Więc oczywiście, jeśli chodzi o predestynację, ta doktryna jest, myśmy się tego nie wyrzekli, natomiast no pewnie ile nas, tyle sposobów rozumienia tej doktryny, aczkolwiek no ja myślę, że rzeczywiście tutaj idąc za Barthem nie czujemy już tego strachu, że no nie wiadomo, może jesteśmy potępieni. Współczesny protestantyzm, także ten nurt reformowany jest, tak jak zresztą całe chrześcijaństwo, to uczciwie trzeba powiedzieć, rozdarty takimi sporami między tak zwanymi liberałami, a tak zwanymi konserwatystami. Rozumiem, że ten spór jest jakoś obecny także w kościele reformowanym. No ja obserwuję czasem spory prowadzone między teologami, czasami już pozostającymi poza granicami Polski, nawet duchownymi będącymi innych wspólnot reformowanych, ale nadal obecnymi w polskiej debacie, o tak powiedzmy, i innymi duchownymi czy teologami, i powiedziałbym, no bywa ostro, na przykład kiedy dyskutowany jest problem tego, co się dzieje w wielu wspólnotach reformowanych, na przykład błogosławienia par jednopłciowych, czy wprost małżeństw, albo ordynacji osób LGBT na duchownych. Ten temat mamy nieprzedyskutowany w Kościele. Próbowaliśmy, taka pierwsza runda dyskusji, kiedy ten temat wszedł u nas do dyskusji na synodzie, to był chyba bodajże rok 2011. I rzeczywiście, no tak jak w każdym kościele, mamy tutaj reprezentacje od lewej do prawej. Są naprawdę skrajnie różne poglądy, jeżeli chodzi o to. Natomiast Kościół jako całość nie wypracował jeszcze swojego zdania. Także no, jesteśmy ciągle w tej dyskusji. Myślę, że ta dyskusja, no, ona będzie coraz bardziej żywa u nas, dlatego że są parafie, które, tak jak parafia warszawska, które są bardziej progresywne, tak bym to określiła, natomiast są też inne parafie, które nie bardzo się w tym progresie tak dalece widzą i no, musimy znaleźć jakiś wspólny środek, żeby nie rozsadzić tej materii Kościoła, żeby wspólnie umieć funkcjonować, rozmawiać, myśleć o tych osobach, które są członkami naszego Kościoła, które chciałyby mieć taką możliwość, aby zawierać związki, które niektórzy nazywają małżeństwem, związki osób jednopłciowych w Kościele, a nie poza nim, albo w naszym Kościele, a nie za granicą. W kościele ewangelickim czy ewangelicko-reformowanym. Natomiast w tej chwili, no, jeżeli chodzi na przykład o te tak zwane małżeństwa, nie ma nawet państwowych rozwiązań tego typu, także no, trudno tutaj o tym myśleć. Myślę, że to ta dyskusja wciąż jest przed nami i rzeczywiście jesteśmy tutaj, no, reprezentujemy całą gamę poglądów. Kilkanaście dni temu dosłownie w kościele ewangelicko-augsburskim, bratnim, łączy was
wspólnota, ołtarze Jambono, tak można powiedzieć. Odbyły się ordynacje prezbiterskie, prezbiteratu kobiet. Rozumiem, że Kościół reformowany kobiety do posługi pastorskiej dopuścił już wcześniej. Kościół ewangelicko-reformowany odbył swoją długą drogę, jeżeli chodzi o ordynację kobiet. Długą drogę dyskusji, ścierania się poglądów, to trwało bodaj 20 lat. Potem no, widocznie musiały minąć te lata i te dyskusje. W 98 roku zostało zmienione prawo wewnętrzne Kościoła, które reguluje wszystko to, co się w Kościele dzieje, jak się może dziać. Zostało zmienione w ten sposób, że właśnie do ordynacji na duchownego mogą być dopuszczeni nie tylko mężczyźni, ale również kobiety. Po prostu wstawiono tam zamiast słowo mężczyzna, słowo osoba i to rozwiązało wielki problem. Niemniej jednak nie od razu ta ordynacja nastąpiła. Pierwsza ordynacja miała miejsce w 2003 roku. To była Wiera Jelinek, która no, parę lat popracowała u nas. Razem z mężem byli pastorami zboru w Zelowie. W tej chwili oni pracują w Czechach. Nie mamy żadnej kolejnej kobiety, która byłaby duchownym w naszym kościele. Myślę, że nie ma tu przeszkód, jeżeli Kościół rozezna, że trzeba, warto, że jest ktoś, to pewnie się doczekamy kolejnej czy kolejnych pań. Także dla nas to, co się wydarzyło w Kościele Ewangelicko-Augsburskim i co no, rzeczywiście przez lata obserwowaliśmy i kibicowaliśmy tym paniom, które były najpierw w urzędzie katechetek, potem były diakonkami, potem stopniowo właśnie pewne rzeczy mogły wykonywać, dostawały coraz szerszy zakres swoich uprawnień i wreszcie, kiedy synod w ubiegłym roku przyjął takie rozwiązanie, że ta ordynacja pastorska dla dziewczyn jest możliwa, dla kobiet jest możliwa, no naprawdę ja jestem bardzo dumna, byłam oczywiście na tej uroczystości. Bardzo jestem szczęśliwa, że kobiety mogą być również w tym urzędzie, bo dlaczego nie? Takie same mają wykształcenie, takie same możliwości, czasami lepsze niż ich koledzy ze studiów, takie same czytają książki i tak dalej. No, poza tym rzeczywiście to duszpasterstwo kobiece jest troszkę inne. Kobiety po prostu psychologicznie są inne. Czasami są potrzebne rozmowy duszpasterskie właśnie z kobietą, a nie z mężczyzną. Także myślę, że to jest naprawdę bardzo wielki dar dla Kościoła. Oczywiście no, mamy teraz też ekumeniczny kłopot z tego powodu, aczkolwiek dziwię się, że, bo to chodzi o Kościół prawosławny, który chyba dzisiaj to zostało ogłoszone, polski Kościół prawosławny oświadczył, że w oficjalnych uroczystościach, w których będą brały panie ordynowane na kobiety, nie będzie brał udziału. Tam jest inny ciekawy element, bo rzeczywiście arcybiskup metropolita Sawa, który jest teologiem dogmatycznym, dodajmy, i wykłada teologię dogmatyczną prawosławną, oznajmił, że odrzuca święcenia kapłańskie dla kobiet, których udzielono w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. To jest o tyle zaskakujące, że w Kościele Ewangelicko-Augsburskim nie ma święceń kapłańskich. Kapłanami są wszyscy, tak samo jak i u nas, na mocy wspólnego kapłaństwa wszystkich wierzących, także w zasadzie to no można powiedzieć, że się dziwię, że dopiero teraz takie zdanie padło, bo w różnych uroczystościach oficjalnych bierzemy udział. Ja byłam prezesem synodu przez 8 lat. To jest najwyższa władza w naszym kościele. To w zasadzie ze mną też nie powinien się przedstawiciel Kościoła prawosławnego spotkać, tak? No dodajmy, że te panie były wcześniej diakonami Kościoła i w gruncie rzeczy mogły robić prawie wszystko to samo, co teraz, poza tym, że nie mogły być proboszczami. No to powiedzmy średnio teologicznie było uzasadnione. Tak? Nawet moje zdanie jako katolika jest takie, że jak mogły wszystko inne, to nie ma żadnych powodów, żeby nie mogły być proboszczami i wtedy nie przeszkadzały
metropolicie Sawie. Podobnie jak nie przeszkadzały mu kobiety, które pełnią urząd pastorski, choćby w ewangelickim kościele niemieckim, z którym polska autokefaliczna cerkiew prawosławna miała znakomite relacje, szczególnie wtedy, kiedy przesyłane były środki finansowe na pomoc dla polskiego prawosławia. Też w kościele prawosławnym też nie jest tak, że kobiety tylko milczą albo śpiewają w chórze, tak? To też nie jest tak. Są kantorkami, pełnią różne funkcje. Kończąc już naszą rozmowę, zadam jeszcze pytanie o to, jak duża to jest wspólnota, bo oczywiście Kościół Ewangelicki Reformowany ma ogromną tradycję w Polsce. Był potęgą w pewnym momencie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I jeśli chodzi o liczbę pastorów, i jeśli chodzi o rody arystokratyczne, które do niego należały, no później przyszła kontrreformacja. Jezuici dość skutecznie, nie tylko jezuici zresztą, tą wielkość zakończyli, chociaż jeszcze w czasach Konstytucji 3 maja była to istotna wspólnota. Także później tak wielu znanych Polaków do niej należało. Natomiast jak to wygląda w tej chwili? W całej Polsce jest 8 parafii, w tych 8 parafiach jesteśmy zebrani. Jest też dość szeroka diaspora i tutaj czasami trudno jest policzyć osoby czy rodziny, no jeżeli nie mają jakiegoś stałego kontaktu z Kościołem, tak? No także oficjalnie podaje się te 3000, natomiast jak się liczymy wewnętrznie w parafiach, no to jest 1200 osób, także to jest, no jest dość duża różnica między tymi podawanymi cyframi. No, tak to wygląda. Natomiast na przestrzeni lat, tak jak ja obserwuję, Kościół jest dość stabilny liczebnie, przynajmniej w tych statystykach parafialnych. Nie spadają te liczby bardzo jakoś drastycznie. Czyli laicyzacja reformowanych nie dotyka, przynajmniej nie w takim stopniu jak inne wspólnoty. Tego nie wiemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Ewa Jóźwiak, redaktor naczelna Jednoty, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Celem tej wizyty było pokazanie, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce solidaryzuje się z losem tych kościołów, które znajdują się w Ukrainie, a także zwrócenie uwagi na potrzebę modlitwy za tych, którzy zostali zamordowani, podkreślał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki, podsumowując wizytę polskich biskupów w Ukrainie. We Lwowie polscy biskupi spotkali się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim, a w Kijowie z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, który jest zwierzchnikiem ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej, i z metropolitą Epifaniuszem, zwierzchnikiem prawosławnego kościoła Ukrainy. Biskupi odwiedzili również Irpień i Buczę, aby pomodlić się za pomordowanych Ukraińców. Trzeba solidaryzować się z tymi kościołami i z tym narodem, który został tak boleśnie zraniony, mówił arcybiskup Gądecki. Gdy trwa wojna, trzeba stanąć po stronie słabszego, będąc świadomym tego, że w samą wojnę zaangażowane są liczne wojska, dodawał metropolita poznański. A dalej mówił o tym, co ukazują nam obecnie Ukraińcy. Ukraińcy pokazują, że w świecie bez wartości istnieje coś, co ma wartość, za co powinno się oddać życie. To jest kraj, który jest gotów umierać za wolność, zaznaczył arcybiskup Gądecki. To nie jest tylko sprawa Ukrainy, ale Polski i całej Europy, bo od wygranej lub przegranej Ukrainy zależy także nasz los, podkreślał arcybiskup Gądecki. To bardzo ważne słowa i naprawdę cieszę się, że mogę je usłyszeć z ust polskich biskupów. W Ukrainie był także szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher, który odwiedził m.in. Irpień i Buczę. I o tej wizycie mówił w szczególnie mocnych słowach. Mój dzisiejszy przyjazd do Buczy, mówił arcybiskup Gallagher, był wstrząsającym przeżyciem, dlatego że nie tylko to widzisz, ale możesz to sobie wyobrazić. Widzisz miejsca, gdzie te ciała zostały pogrzebane. Widzieliśmy zdjęcia w krypcie prawosławnej cerkwi. Widzieliśmy, do jakich okrucieństw ludzie potrafią się posunąć względem innych. Widziałem to już wcześniej, bo osobiście byłem w Burundi podczas przerażającej masakry. Tego nie da się zapomnieć. Jesteś przerażony cierpieniem, które możemy zadać innym. Tym, że człowiek jest do tego zdolny. Potrzeba wiele czasu, by zagoić te rany, by przyjąć łaskę przebaczenia i pracować na rzecz procesu pojednania.
jesteśmy dopiero na początku. Ale muszę przyznać, mówił dalej arcybiskup Gallagher, że jestem pod wrażeniem tego, jak Ukraińcy, pomimo doznanych cierpień, mimo tego, co przyniosła im ta wojna, starają się odbudować swój kraj, zaprowadzić w nim porządek, w miastach i wioskach. Widzę determinację tego narodu, by odbudować swój kraj, by miał on pomyślną przyszłość, aby było w nim jak wcześniej, a nawet lepiej niż przed wybuchem tej tragicznej wojny, mówił arcybiskup Gallagher. Watykański dyplomata przypomniał także, że Ukraina ma prawo do obrony i potrzebuje do tego broni. Ukraina musi się bronić i w tym celu musi otrzymywać pomoc, w tym także pomoc wojskową. Zawsze podkreślaliśmy, że musi istnieć pewna proporcjonalność, ponieważ ponowne rozpoczęcie wyścigu zbrojeń w Europie i na świecie nie jest wskazane, dodawał arcybiskup Gallagher. Ale te jego słowa warto zapamiętać. Ukraina ma prawo do obrony, a aby się bronić, potrzebuje broni. Warto też pamiętać, co tam się dzieje i czego świadkiem wreszcie został watykański dyplomata. Geopolityczne osłabienie Rosji, postulowane, choć niestety wciąż jeszcze niepewne wejście Finlandii i Szwecji do NATO, nieco przesłania nam to, co dzieje się w sferze, nazwijmy ją w ten sposób, geoeklezjalnej. A i tu sytuacja zmienia się błyskawicznie, a patriarchat moskiewski traci z dnia na dzień znaczenie. Najlepiej widać to w ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Kościół ten od dawna cieszył się sporą autonomią, pozostając jednak w sferze wpływów moskiewskich, będąc częścią Patriarchatu Moskiewskiego. Wybuch wojny, bombardowania, które najpierw dotknęły właśnie świątynię tej wspólnoty i wreszcie ogromne i całkowicie zrozumiałe wzmocnienie tożsamości ukraińskiej i niechęci do Rosji stworzyło dynamikę, która już niemal na pewno doprowadzi do odejścia ukraińskiej cerkwi prawosławnej z Patriarchatu Moskiewskiego. A wydarzyć się to może już niebawem, w czasie nadchodzącego soboru lokalnego ukraińskiej cerkwi prawosławnej, które według nieoficjalnych i wciąż niepotwierdzonych informacji ma się odbyć już 27 maja. Nikt na razie oficjalnie nie potwierdza tej daty, bowiem ukraińscy prawosławni obawiają się, że Moskwa mogłaby jeszcze próbować storpedować ów sobór, ale jeśli do niego rzeczywiście dojdzie, to będzie to okazja do ogłoszenia niezależności przez najwyższe władze lokalnej cerkwi. Czy rzeczywiście do tego dojdzie? Nastroje wśród świeckich i duchowieństwa parafialnego są niepodległościowe i ewidentnie wrogie Moskwie. Biskupi są wprawdzie podzieleni, ale i wśród nich nie brakuje zwolenników zerwania relacji z patriarchą Cyrylem i jego patriarchatem. Zwierzchnik cerkwi, metropolita Onufry, w zasadzie milczy. Ale z rozmaitych przecieków może wynikać, że i on jest za takim rozwiązaniem, a nawet ponoć ma przygotowywać dokumenty dotyczące zerwania. Jego autorytet jest zaś na tyle duży, że jeśli on podejmie taką decyzję, to sprawa w zasadzie będzie załatwiona. Czy podejmie? Tego wciąż nie wiadomo, ale wiadomo, że jego stosunek do Cyryla jest raczej niechętny, a jego wypowiedzi z tygodnia na tydzień bardziej proukraińskie. Jeśli jednak nawet w maju do ogłoszenia niezależności nie dojdzie, to i tak wiele wskazuje na to, że ta sprawa powróci raczej wcześniej niż później, i do takiej decyzji ostatecznie dojdzie. A to nie wszystko. Dzieje się także na Litwie. 19 maja miało miejsce spotkanie ambasadora Litwy z patriarchą Konstantynopola. O czym rozmawiano? O stworzeniu na Litwie jurysdykcji prawosławnej zależnej od Konstantynopola, a nie od Moskwy. Metropolia Wileńska, zależna od Moskwy i obecnie po kilku odważnych wypowiedziach tamtejszego metropolity, bardzo krótko trzymana przez Cyryla, zaprotestowała przeciwko temu spotkaniu, ale są już i duchowni, i parafie, które by tego chciały. A władze litewskie i, jak widać, Konstantynopol są zdeterminowane, żeby takie działania podjąć. I już tylko te dwie informacje uświadamiają, że nie tylko w geopolityce, ale i w geoeklezjalności dzieje się naprawdę sporo. Moskwa traci, a świat prawosławny zmienia się błyskawicznie. A teraz czas na kolejną rozmowę o Kościele prawosławnym z Łukaszem Kobeszką, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich. Konkretniej rozmawiać będziemy o tym, co dzieje się obecnie w macedońskiej cerkwi prawosławnej i dlaczego Konstantynopol zdecydował się przejąć nad nią jurysdykcję.
A moim Państwa gościem jest Łukasz Kobeszko, Ośrodek Studiów Wschodnich, a porozmawiamy dzisiaj na temat macedońskiej cerkwi prawosławnej. Czy też może w zasadzie nie powinniśmy już używać tej nazwy, tylko na temat archidiecezji Ohrydy, ale zacznę od przywitania. Witam serdecznie. Witam panie redaktorze, witam państwa. Zacznijmy od tego, czym jest macedońska cerkiew prawosławna. Wcale nie tak mała, jak wynika z danych, które można znaleźć, bo ona ma liczyć 1 200 000 wiernych. Ma mieć także parafię, no choćby w Stanach Zjednoczonych czy Australii. Natomiast no, funkcjonuje zupełnie na obrzeżu światowego prawosławia, bo w zasadzie jest to cerkiew niekanoniczna. Zatem czym jest macedońska cerkiew prawosławna? Macedońska cerkiew prawosławna jest rzeczywiście, przynajmniej do tej pory, do 9 maja tego roku, była formalnie rzecz biorąc strukturą niekanoniczną, jeśli chodzi o kościoły prawosławne, czyli po prostu strukturą no, nieuznawaną za kanoniczną, za prawowierną poprzez inne pozostałe kościoły prawosławne, przez te 15 autokefali, w tej chwili także mamy przecież autokefalię nową ukraińską od lat 3, więc rzeczywiście nie była uznawana, te kościoły po prostu no, nie były w komunii, w jedności eucharystycznej z biskupami tej struktury. Jeśli chodzi o kwestie wiernych, no to już było bardziej skomplikowane, więc ta struktura istniała, że tak powiem formalnie można powiedzieć, od końca lat 60., od 1967 roku, kiedy formalnie ogłosiła swoją autokefalię i takim jednostronnym posunięciem odłączyła się od swojej wcześniejszej jurysdykcji, którą była serbska cerkiew prawosławna. Po prostu cerkiew, struktury cerkiewne prawosławne w Macedonii znajdowały się w strukturze jurysdykcyjnej serbskiej cerkwi prawosławnej. No tak się działo, można powiedzieć, od dłuższego czasu. Jeśli byśmy się cofnęli do chociażby tylko do czasów nowożytnych, to od czasu odzyskania niepodległości przez Serbię, to było w 1878 roku, kiedy Serbia wyrwała się jakby spod panowania Imperium Otomańskiego, została takim niezależnym królestwem. Wówczas serbska cerkiew prawosławna jakby w swojej jurysdykcji miała struktury cerkiewne istniejące właśnie na terenie dzisiejszej północnej Macedonii, na terenie dzisiejszego, można powiedzieć, też pogranicza bułgarsko-północno-macedońskiego czy grecko-północno-macedońskiego. To zależność cerkwi macedońskiej, tak naprawdę jeśli popatrzymy jeszcze głębiej historycznie, właśnie od cerkwi serbskiej, była tak naprawdę no, splotem pewnych okoliczności właśnie historycznych, ale tak naprawdę tradycje prawosławne istniejące na terenie właśnie dzisiejszego tego niewielkiego rzeczywiście państwa północnej Macedonii, no, które jest państwem sukcesyjnym byłej Jugosławii, była kiedyś jedną z tych jugosłowiańskich republik, no to tradycje prawosławne w tym kraju sięgają no, początków X-XI wieku i jednego z uczniów apostołów Słowian, świętego Cyryla i Metodego, którzy przybyli z Salonik, żeby to tak jak się dzisiaj mówi, takim językiem głównie używanym właśnie w kościele może rzymskokatolickim, dokonywać ewangelizacji Słowian i w ogóle ludów żyjących od Bałkanów po Ruś Kijowską. I jednym z uczniów tych świętych apostołów Cyryla i Metodego był święty Klemens z Ohrydy. Święty Klemens, można powiedzieć, no zakładał pierwsze tam jednostki organizacji kościelnej na terenie dzisiejszej właśnie Macedonii, czy w okolicach Skopie, czy w okolicach Jeziora Ohrydzkiego, w okolicach na wybrzeżach rzeki Wardar, która płynie poprzez Macedonię. Więc można powiedzieć, że te tradycje chrześcijaństwa macedońskiego no są, można powiedzieć, równie stare jak na przykład tradycje chrześcijańskie w Polsce, no liczą już blisko prawie 1000, no, czy 900 lat. Te struktury, te niezależne, można powiedzieć niezależne, no znajdujące się w orbicie wpływów greckich, w orbicie też wpływów Konstantynopola, biskupstwo prawosławne w Ohrydzie, no istniało w zasadzie dość długo, bo istniało do, można powiedzieć, końca, prawie końca, bądź połowy XVIII wieku, kiedy no zmarł wtedy ostatni urzędujący wówczas arcybiskup ohrydzki, który znajdował się w jedności i pod jurysdykcją Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Później tam jurysdykcję sprawowali duchowni w większości greccy. No i potem, tak jak mówię, te tereny znalazły się w granicach Królestwa Serbii i trafiły pod jurysdykcję serbskiego kościoła prawosławnego. Tutaj warto jednak podkreślić, że rzeczywiście te tradycje wywodzące się właśnie od świętego Klemensa z Ohrydy, jak to się mówi na Bałkanach, święty Kliment, są one rzeczywiście trochę inne.
odcina od tego prawosławia serbskiego. Przede wszystkim też no, różnią się językiem samym, no, dość często i do tej pory używanym językiem właśnie w cerkwi macedońskiej jest no, język macedoński. W ogóle wiadomo, wokół tego języka też istnieją długie spory historyczne, na ile on jest takim samodzielnym językiem, na ile jest też, jak twierdzą na przykład Bułgarzy, pewnym też dialektem języka bułgarskiego, ale zostawiając jakby te rozważania, no to w każdym razie tutaj przede wszystkim te tradycje serbska i macedońska no, różnią się przede wszystkim językiem, przede wszystkim tym, że wywodzą się trochę od innych świętych, także te macedońskie prawosławie układało się trochę inaczej, nie ma w nim obecnych tych takich komponentów, które widzimy w serbskim prawosławiu, czyli w serbskim prawosławiu mieliśmy bardzo długo kult władców, który większość tych pierwotnych władców Królestwa Serbii, arystokratów, rycerzy była kanonizowana, poczynając od świętego Sawy, dlatego też często w serbskim prawosławiu się mówi o tej szczególnej roli świętego Sawy. Potem mamy w serbskiej cerkwi prawosławnej ten bardzo też istotny mit Kosowa, jako pewnej też kolebki serbskiego prawosławia i serbskiej państwowości. No w prawosławiu macedońskim jakby tego nie było i zawsze szło trochę właśnie innymi drogami historycznymi, więc nie zawsze istniała pewnego rodzaju taka kompatybilność tych tradycji lokalnych serbskiej i macedońskiej. Kiedy powstało na początku, tuż po pierwszej wojnie światowej, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, taka ta międzywojenna Jugosławia, która zresztą 10 lat później przyjęła nazwę Królestwa Jugosławii, no to rzeczywiście dynastia Karadżordżewiczów i książę, a później król Aleksander Karadżordżewicz, który do lat 30. No, pełnił funkcję władcy tutaj króla tego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, no planował utworzyć właśnie cerkiew taką, można powiedzieć, południowosłowiańską, jugosłowiańską. Natomiast to spotkało się właśnie z pewnym oporem serbskiej cerkwi prawosławnej, która jednak no, chciała zachowania tego, żeby to była taka serbska cerkiew o tym właśnie wiodącym komponencie tej duchowości opartej właśnie na świętym Sawie, Kosowie i tak dalej. No i tutaj rzeczywiście cerkiew macedońska, można powiedzieć, trochę nie pasowała do tej tradycji. Stąd, kiedy po II wojnie światowej pojawiły się pierwsze takie dążenia wśród Macedończyków, kiedy Macedończycy stali się, no ponownie weszli w skład Jugosławii, no to pojawiły się pewne takie dążenia do samodzielności cerkiewnej. Najpierw to było tak, że w latach, pod koniec lat 50. jakby też samodzielnie jednostronnie ta cerkiew macedońska uznała się, że jest pewną taką strukturą autonomiczną. Na tą autonomię zawsze no, pewnym podejrzliwym okiem patrzył Belgrad, mimo wszystko nie chcąc się zgodzić na jej szeroki stopień. Te, można powiedzieć, pewne nieporozumienia w łonie tego serbskiego prawosławia wykorzystały władze komunistyczne w epoce marszałka Tito i jakby no, poparły z przyczyn też czysto, można powiedzieć, politycznych, z tego, żeby jednak osłabić tą rolę serbskiej cerkwi prawosławnej w ówczesnym no, społeczeństwie Jugosławii, poparły te dążenia, można powiedzieć, Macedończyków do pewnej samodzielności i jakby tutaj władze partyjne zgodziły się na tą, można powiedzieć, najpierw autonomię, później właśnie jednostronną autokefalię, ale autokefalię, której no, nie uznała ani Serbia, ani też nie uznały inne cerkwie prawosławne, łącznie z patriarchatem w Konstantynopolu, no, który dopiero przed kilkoma dniami postarał się swoim właśnie takim posunięciem, jakim było uznanie, przyjęcie pod swoją jurysdykcję właśnie tej dotychczas niekanonicznej cerkwi macedońskiej, no postarał się rozwiązać problem istnienia tego, można powiedzieć, rozłamu. Tutaj rzeczywiście jeszcze nawiążę trochę do tego, o czym po tym krótkim rysie historycznym, to nawiążę trochę do tego, o czym mówił pan redaktor. Rzeczywiście dzisiaj ta struktura cerkwi w Macedonii jest o tyle ciekawa, że tutaj nie mamy do czynienia z taką sytuacją, z którą powiedzmy mieliśmy do czynienia na Ukrainie, gdzie jednak no, mieliśmy, mimo tego, że oczywiście w wyniku teraz agresji rosyjskiej rośnie i popularność i sympatia dla tej nowej ukraińskiej autokefalii, no to jednak na Ukrainie ciągle mamy do czynienia z pewnego rodzaju podziałem w społeczności prawosławnej i istnienia takich dwóch no, znaczących tych ośrodków cerkiewnych, ośrodków jurysdykcyjnych, jednego tego wciąż związanego formalnie z Moskwą i drugiego tego nowego autokefalicznego. Natomiast w Macedonii była sytuacja o tyle właśnie nietypowa, można powiedzieć, o tyle właśnie szczególna, że no niemal 90% Macedończyków zostało wiernymi tej właśnie struktury, która jednostronnie ogłosiła nieuznawaną przez nikogo autokefalię pod koniec lat 60. No więc można powiedzieć, że to jest około niemal 90% prawosławnych jest wiernymi oficjalnie tej autokefalii, wciąż nieuznawanej, a teraz już autonomii Macedonii.
Macedonii, więc zaledwie 10% wiernych. To tak jest z szacunki, że to jest 10%, około 10 tysięcy wiernych pozostało w jedności z serbską cerkwią prawosławną i też istniała i istnieje do tej pory pewna taka struktura właśnie też nosząca zresztą nazwy prawosławnego arcybiskupstwa Ohrydu, która jakby utrzymuje tutaj jedność z serbską cerkwią prawosławną. Pytanie o to, no jeżeli to jest cerkiew, którego język jest, ja powiem łagodnie, zbliżony do bułgarskiego, wzajemnie przejrzysty z bułgarskim, to już nie wchodźmy w to, czy jest bułgarskim dialektem bułgarskiego, czy nie, bo tu obie strony mają swoje też przyczyny polityczne, żeby głosić swoje tezy. To na ile macedońska cerkiew prawosławna mogłaby być w jedności z bułgarską cerkwią prawosławną, czy też te ich historie są różne na tyle, że mimo bliskości językowej i jakiejś bliskości tradycji, to też by było niemożliwe. Tak, tutaj niewątpliwie mamy do czynienia z pewnymi przeszkodami natury historycznej i natury politycznej. Oczywiście cerkiew macedońska i cerkiew bułgarska są do siebie zbliżone, jeśli chodzi właśnie o wspólny korzeń wywodzący się od tego świętego Klemensa z Ohrydy. Z drugiej strony też oczywiście mają pewne wspólne, podobne tradycje lokalne, tradycje językowe, wspólnych właśnie świętych, wspólne, nie wiem, pieśni i tak dalej. Natomiast rzeczywiście widzimy, że na przeszkodzie takiego jakiegoś zjednoczenia cerkwi macedońskiej z cerkwią bułgarską właśnie stoi no, pewien też istniejący, można powiedzieć, od wielu, wielu lat, od wielu dekad, który został zapoczątkowany być może na początku XX wieku, kiedy się odradzała bądź rodziła ta współczesna, taka nowoczesna tożsamość macedońska. Właśnie jest ta przeszkoda polityczna z tym, że Bułgaria po prostu no, w dużej mierze pewna część bułgarskich elit uważa Macedonię za jakby część Bułgarii i za część swojej własnej kultury i odmawia Macedończykom pewnego no, prawa do samodzielnego zdefiniowania się jako naród. To ma teraz też daleko idące konsekwencje w przewlekłych sporach pomiędzy Bułgarią i Macedonią. Od dłuższego czasu Bułgaria w tej chwili blokuje proces negocjacji akcesyjnych Macedonii do Unii Europejskiej, domagając się na przykład tego, żeby w Macedonii jako jedna z takich konstytutywnych mniejszości narodowych, które formują naród, współczesny naród macedoński, jest też mniejszość bułgarska. W ubiegłym roku przeprowadzono spis, który pokazał, że de facto tej mniejszości bułgarskiej i ludzi definiujących się jako Bułgarzy, no nie ma tak wiele w Macedonii, to chyba tylko kilka tysięcy, niecałe 3,5 bądź 4 tysiące ludzi zadeklarowało swoją przynależność do mniejszości bułgarskiej. Więc tutaj przede wszystkim jest właśnie ten konflikt historyczny i cerkiew bułgarska też podkreśla, że no, jeśli chodzi o taką stronę jurysdykcyjną, formalną, to rzeczywiście ta cerkiew w Macedonii, te struktury tam no, nigdy nie były częścią integralną bułgarskiej cerkwi prawosławnej, były tylko częścią cerkwi serbskiej. Tak naprawdę Bułgaria też tutaj trochę być może nie chcąc też zaostrzenia jakichś stosunków międzykościelnych, międzycerkiewnych w regionie, jakby stara się umyć od tego problemu ręce, chociaż rzeczywiście w ostatnich latach widzieliśmy pewną taką istotną sympatię, którą przejawiały pewne kręgi w cerkwi bułgarskiej w stosunku do Macedonii, na przykład przy każdej Wielkanocy Bułgarzy, albo przy wielu przynajmniej świętach wielkanocnych, w Wielką Sobotę wieczorem Bułgarzy przekazywali tej niekanonicznej wtedy wciąż cerkwi macedońskiej święty ogień z Jerozolimy, no, który schodzi zawsze w Wielką Sobotę w grocie grobu pańskiego w Jerozolimie i później jest przekazywany do wszystkich poszczególnych autokefali. Więc tutaj Bułgarzy często jakby trochę pilnymi, można powiedzieć, drzwiami, ale przekazywali Macedończykom ten święty ogień. Natomiast rzeczywiście tutaj ten duży problem historyczny pomiędzy Bułgarią i Macedonią no, uniemożliwia jakieś właśnie zjednoczenie się jurysdykcji macedońskiej z cerkwią w Bułgarii. Podobnie jest zresztą z cerkwią grecką. Tutaj też mieliśmy no, bardzo długo, przez ostatnie lata od czasu rozpadu Jugosławii, ten konflikt pomiędzy Macedończykami i Grekami. No, Grecy nie chcieli się zgodzić, żeby w ogóle ta sukcesyjna republika, która przez lata nosiła nazwę byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii, nosiła w ogóle w swojej nazwie ten rzeczownik Macedonia, tą nazwę własną. Grecy zawsze rościli sobie do tego po prostu prawo, że
i Aleksander Macedoński starożytny i wszystko, co jest związane ze słowem Macedonia, także przecież mamy w północnej Grecji prowincję o nazwie Macedonia, więc Grecy oczywiście twierdzili, że to wszystko jest nawiązane częścią greckiej kultury, a nie kultury właśnie słowiańskiej i bałkańskiej, więc tutaj dodatkowo też tak samo Grecy ostrożnie podchodzą jak na razie do ogłoszenia, przywrócenia jakby jurysdykcji macedońskiej. Tu nie mogę nie zadać pytania, dlaczego w takim razie, no jednak grecka cerkiew, jaką jest patriarchat Konstantynopola, bo to jest przecież cerkiew, na którą składają się głównie Grecy, zdecydowała się na jednak bardzo taki dynamiczny ruch w tej sytuacji, w sytuacji bardzo skomplikowanej w takiej polityce, eklezjopolityce prawosławnej w tej chwili, jakim jest uznanie cerkwi, z którego będzie na pewno niezadowolona Serbia, bo to możemy powiedzieć bez większych wątpliwości. Prawdopodobnie będzie niezadowolona Grecja, chociaż tego próbowano uniknąć, nakazując zmianę nazwy, czyli powrót do nazwy archidiecezji Ohrydy bez używania terminu macedońska. To jest nawet w tych dokumentach, które są wydane przez Konstantynopol, jasno powiedziane. No na pewno nie będzie z tego zadowolona Rosja, no bo to siłą rzeczy Moskwa ten akurat element będzie wykorzystywać w sporach z Konstantynopolem, coraz ostrzejszych sporach z Konstantynopolem. Trudno pewnie odpowiedzieć, jak zachowa się Jerozolima, grecka Jerozolima. Pamiętajmy, biskupi jerozolimscy to są biskupi Grecy. Wierni nie, ale biskupi tak. Czy wreszcie, jak zachowa się Aleksandria? Kościoły słowiańskie też mogą być niezachwycone, bo no jest jeszcze przynajmniej kilka takich sytuacji, w których no toczą się rozmaite spory jurysdykcyjne, także wewnątrz tych cerkwi. Po co Bartłomiejowi tak dynamiczny ruch, mówiąc zupełnie wprost, i to jeszcze w tak gorącej atmosferze, nawet nie mówię wojennej, ale wewnątrz prawosławnej? Tak, bez wątpienia ta właśnie gorąca atmosfera, tak patrząc, można powiedzieć trochę postronnie, to można odnieść wrażenie, że w ogóle świat prawosławny od kilku, co najmniej albo kilkunastu lat, no tonie trochę w tych sporach jurysdykcyjnych, właśnie nie w sporach o znaczeniu teologicznym, dogmatycznym, stricte religijnym, tylko właśnie w sporach jurysdykcyjnych, politycznych i historycznych. I rzeczywiście w tym gorącym okresie tutaj wydaje mi się, że można to tak interpretować, że patriarchat ekumeniczny, widząc z jednej strony no, taką dość agresywną właśnie politykę kościelną Rosji w ostatnich czasach, szczególnie która zaostrzyła się po ogłoszeniu, czy przywróceniu autokefalii Ukrainy. Widzimy, po pierwsze miało miejsce zerwanie Rosji jedności eucharystycznej z cerkwiami, które uznały tą autokefalię ukraińską. Po drugie widzieliśmy w ostatnich miesiącach dość takie też właśnie agresywne działania, noszące charakter wręcz takiego, można powiedzieć, też prozelityzmu jurysdykcyjnego, działania Rosji w ramach Patriarchatu Aleksandrii całej Afryki. Zaproponowano wielu duchownym i parafiom przejście pod jurysdykcję Patriarchatu Moskiewskiego i tak się w wielu miejscach stało. Ci duchowni wręcz podpisywali takie zobowiązania, że uznają teraz za swojego głównego hierarchę właśnie patriarchę Cyryla z Moskwy i zrywają jakby jedność z dotychczasowym swoim jakby macierzystą jurysdykcją, czyli cerkwią Aleksandrii i całej Afryki. Wydaje mi się, że rzeczywiście Konstantynopol, widząc te agresywne działania Rosji, no i teraz zwiększone w postaci no niestety tego, można powiedzieć wręcz, no nie bawiąc się już wielką jakąś dyplomację, no po prostu haniebnego poparcia ze strony Cyryla i Patriarchatu Moskiewskiego dla agresji na Ukrainę. Pan Konstantynopol jednak w tej trudnej sytuacji, trochę też przyparty do muru, z drugiej strony nie posiadający aż takiego zaplecza logistycznego, jakie posiada właśnie cerkiew rosyjska, za którym też stoi cały aparat państwowy i propagandowy Kremla, cała ta machina finansowo-polityczna, militarna nawet można powiedzieć, widząc tą sytuację, widząc też jednocześnie dość niestety to, co też możemy zaobserwować, no dużą zażyłość serbskiej cerkwi prawosławnej z właśnie patriarchatem moskiewskim i też no, z czym mieliśmy do czynienia w Serbii od czasu wybuchu wojny na Ukrainę, no tam mieliśmy wręcz wśród Serbów no, wyrazy też poparcia dla tej agresji rosyjskiej. W Belgradzie były wielkie demonstracje z literą Z popierające Rosję. Serbska prasa w zasadzie w większości kopiuje tą rosyjską agresywną narrację antyukraińską i w ogóle nie mówi, że ma miejsce jakaś agresja, tylko operacja antyterrorystyczna, a jak mówi jakiś często nawet próbowała negować zbrodnie, które miały miejsce w Buczy
w Irpieniu i tak dalej, więc widząc tą zażyłość pewną też cerkwi serbskiej z cerkwią rosyjską, no wydaje się, że Konstantynopol zaczął tutaj po prostu no też prowadzić swoją pewną taką ofensywę, no która po prostu próbuje tutaj tą nową, niewielką oczywiście z 1 200 000 wiernych plus wierni jeszcze na emigracji w diasporze na zachodzie Europy, ale próbuje po prostu no jakby tą cerkiew macedońską niewielką jakby przyciągnąć do siebie i no wyrwać ją z tej, można powiedzieć, no niedobrej zależności od cerkwi serbskiej i od cerkwi rosyjskiej. Tutaj rzeczywiście Serbowie bardzo krytycznie i Rosja, nawet można powiedzieć, że Rosja tutaj szybciej się odniosła do tej decyzji Patriarchatu Konstantynopolitańskiego z 9 maja, odniosła się szybciej Rosja niż sama Serbia, bo już tego samego dnia wieczorem no, Patriarchat moskiewski stwierdził, że to są niedopuszczalne działania, że to jest prozelityzm i przyciąganie wiernych na siłę do jakby jurysdykcji patriarchatu ekumenicznego, że to jest nieszanowanie istniejących granic autokefalii i tak dalej. No Serbowie też później już, mimo że w tej chwili patriarcha Porfiriusz stojący na czele serbskiej cerkwi prawosławnej, no tak widać, stara się być trochę jeszcze w tym całym wydarzeniu, trochę taki dyplomatyczny, no nie używa jeszcze jakichś ostrych słów, nie mamy jeszcze jakiegoś takiego bardzo jednoznacznego oświadczenia całego synodu serbskiego, ale już widzimy poszczególne głosy, szczególnie świeckich w Serbii, czy polityków, czy no osoby też związane z życiem cerkwi, no które też w bardzo mocnych słowach mówią, że jest to no wtargnięcie, nawet jeden z profesorów prawa wypowiadając się dla serbskich gazet powiedział, że to jest rozbójnicze wtargnięcie i agresja patriarchatu konstantynopolitańskiego na terytorium Serbii, więc widzimy, że to rzeczywiście spowodowało te negatywne reakcje, tym bardziej no Belgrad tutaj rzeczywiście od kilku lat próbował prowadzić pewne negocjacje właśnie z tą strukturą macedońską i w zamyśle chodziło o to, żeby przywrócić ją jakoś właśnie do jedności eucharystycznej serbską cerkwią prawosławną, jednakże no można powiedzieć, te rozmowy trochę się przedłużały i one trochę stały w martwym punkcie i nie za bardzo widać było w nich jakiś no, konkretny postęp, ale oczywiście teraz, kiedy no, zostało ogłoszone te przywrócenie jedności jurysdykcyjnej z Macedonią patriarchatu ekumenicznego, no to Serbowie podnieśli ten argument, no, że my przecież tutaj od wielu lat już prowadzimy negocjacje, które być może by były sfinalizowane, a tutaj patriarchat ekumeniczny w Konstantynopolu to psuje swoimi jednostronnymi działaniami, więc rzeczywiście widzimy tutaj, że to, z czym mamy do czynienia, jest właśnie pewną próbą no, przeciwstawienia się na tyle, ile patriarchat w Konstantynopolu ma taką możliwość, no tej niewątpliwej ofensywie patriarchatu moskiewskiego w świecie globalnego prawosławia, która właśnie no, w jakiś no, taki zadziwiający można sposób wręcz powiedzieć no, idzie jakby równolegle do tej neoimperialnej rosyjskiej ofensywy politycznej i wojskowej, z którą mamy też no, do czynienia i której wyrazem jest agresja na Ukrainę. To jeszcze pytanie o obecny status z perspektywy Konstantynopola, bo rozumiem, że to jakby ten status będą albo nie będą, bo to zobaczymy, zatwierdzać także inne po kolei, inne struktury prawosławne, znaczy patriarchaty, cerkwi autokefaliczne, ale z perspektywy Konstantynopola, to rozumiem, nie jest autokefaliczna cerkiew w tej chwili, tylko jest to cerkiew autonomiczna wewnątrz, jakby pod jurysdykcją, pod płaszczem patriarchy Konstantynopola. A co się będzie działo dalej, no to rozumiem także z tej perspektywy Konstantynopola. Zobaczymy. Tak, dokładnie to jest tak, że nie jest to autokefalia, więc nie skopiowano tutaj rozwiązania ukraińskiego z lat 2018-2019, więc jakby ta cerkiew nie otrzymała tomosu, nie zostanie wpisana do dyptychu jako jedna kolejna autokefalia. Rzeczywiście jest tylko właśnie autonomią, czyli właśnie pewną taką strukturą wewnątrz patriarchatu ekumenicznego, jakby zależna od niego. To postanowienie też wyraźnie mówi, że ta cerkiew może działać tylko pod nazwą właśnie prawosławnego arcybiskupstwa Ohrydy, może działać tylko i wyłącznie w granicach obecnego państwa Macedonia Północna. Te oczywiście diecezje istniejące w diasporze w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej i w Australii, Nowej Zelandii, one oczywiście będą dalej istnieć, tylko że one będą bezpośrednio jakby zależne już od patriarchatu ekumenicznego w Konstantynopolu, nie będą wchodziły w skład tej autonomii, natomiast ta autonomia rzeczywiście będzie działać tylko w granicach państwa macedońskiego, więc tutaj to będzie tak i rzeczywiście też no, będzie, jest to pytanie, w jaki sposób tutaj o Serbach, prawda, o Rosjanach już mówiliśmy. Nie wiadoma jest
jest trochę postawa Greków i Bułgarów, jak tutaj, czy zdecydują się ich sobory biskupów na jakieś takie w ogóle uznanie tej struktury, no tutaj możemy jeszcze mówić, jak będzie, no być może zaakceptują ją Rumunii, Cypr, być może właśnie Patriarchat Aleksandrii i całej Afryki. Jest pytaniem oczywiście, jak zareaguje Polska autokefaliczna, Cerkiew Prawosławna, Kościół Ziem Czeskich i Słowacji, no który zresztą też parę lat temu przeżywał poważny rozłam i poważne kłopoty, więc oczywiście to przyszłość jakby relacji tej nowej struktury macedońskiej i z innymi autokefaliami, innymi w ogóle strukturami prawosławnymi jest otwarta. No tutaj tak można powiedzieć, że rzeczywiście zdecydowano się no trochę na takie rozwiązanie nie właśnie ukraińskie, ale takie jak na przykład mamy do czynienia na przykład w Estonii, czy częściowo na Łotwie, prawda, gdzie część tamtejszych struktur prawosławnych, które po upadku Związku Radzieckiego no nie chciały pozostawać dalej w zależności od Patriarchatu Moskiewskiego, przeszły jakby pod jurysdykcję Konstantynopola i są autonomiami, ale nie autokefaliami. No nie ma estońskiego czy kościoła autokefalicznego czy łotewskiego, to są jakby wszystko autonomie działające pod właśnie jurysdykcją i w jedności z biskupami Patriarchatu Ekumenicznego. I tutaj zastosowano właśnie taki model, a nie model ukraiński, chociaż z drugiej strony do modelu ukraińskiego, no to może trochę być pewne podobieństwo takie, że podobnie jak w Tomosie dla Ukrainy zastrzeżono w zasadzie struktury tej odnowionej autokefalii prawosławnej cerkwi na Ukrainie nie powinny działać poza granicami państwa ukraińskiego. Tak samo tutaj mamy trochę jakby podobne rozwiązanie, że właśnie te struktury będą działać tylko na terytorium dzisiejszej Macedonii Północnej. To jeszcze nawiązując do tych słów na temat państw nadbałtyckich i prawosławnych w państwach nadbałtyckich, ja zapytam jeszcze o wydarzenie w litewskiej, w archidiecezji wileńskiej, o takiej całej Litwy. Tam biskup na początku odciął się od Cyryla, później wygląda na to, że został trochę przyciśnięty i się zaczął troszeczkę mniej odcinać. Zaczął przywoływać część duchownych do porządku, którzy byli bardzo ostrzy antycyrylowi. No i 7 z nich, jeśli dobrze pamiętam, 7 czy 8 na 60, no to jest wcale nie mało, zostało wyłączonych i miało poprosić, albo poprosi za moment właśnie także patriarchę Konstantynopola o otoczenie opieką ich. Czy to jest oczywiście inna sytuacja, bo to jest dużo mniejsza wspólnota i dużo mniej znacząca, nawet mniejsza niż ta estońska wspólnota prawosławna, ale czy to może doprowadzić także tam do przesunięcia, do stworzenia jakiejś nowej struktury, czy też akurat na Litwie patriarchat raczej się nie będzie mieszał, dopóki tam coś nie powstanie nowego, co też może się oczywiście pojawić. Ja pamiętam, byłem teraz ostatnio na cerkwi w Druskiennikach, przepięknej cerkiewce niebieskiej, cały czas wisi odezwa metropolity z pierwszych dni, nie ta późniejsza, tylko ta z pierwszych dni. Problem prawosławia litewskiego jest generalnie pewną funkcją też istniejących w nim podziałów etnicznych. Tak naprawdę w dużej mierze no, Litwa jako taki kraj jednak no, tradycji w dużej mierze katolickiej, rzymskokatolickiej, ukształtowany jednak no, w ramach tego kościoła zachodniego, to jednak zawsze prawosławie tam było mniejszością, jednak kojarzoną właśnie z ludnością kiedyś posługującą się językiem ruskim i w ogóle żyjącą w tej tradycji ruskiej, a dzisiaj w dużej mierze wiernymi tej litewskiej struktury w ramach rosyjskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego są albo też etniczni Rosjanie mieszkający dalej na Litwie, czy w ogóle ludzie o rosyjskich korzeniach. Jest tam oczywiście pewna grupa też no, Litwinów, niekiedy byłych katolików, niekiedy ludzi bezwyznaniowych, którzy nie wiem, no, jakoś odnaleźli swoje chrześcijaństwo w cerkwi prawosławnej i tam konwertowali. I być może gdyby ich było więcej, wśród nich bardziej też dominują takie, czy właśnie u tych prawosławnych, którzy mają już tą bardziej taką litewską tożsamość, a nie tożsamość właśnie rosyjską, to być może takie dążenia do pewnej większej samodzielności i też oczywiście krytycznej postawy wobec polityki Patriarchatu Moskiewskiego będą na pewno silniejsze. Chociaż to też jest, bym powiedział, trochę skomplikowana sytuacja, bo jak tak popatrzymy na, można powiedzieć tak globalnie w ogóle na kwestię konwertytów do prawosławia, no to też jest bardzo niejednorodna grupa, można powiedzieć, nie tylko w krajach nadbałtyckich, ale też w krajach Europy Zachodniej. Niestety
można powiedzieć, i to pewnie z przykrością trzeba powiedzieć, że w tej grupie ludzi często, można powiedzieć, z cywilizacji zachodniej, czy byłych katolików, czy protestantów, anglikanów, którzy często przychodzą do rosyjskiego kościoła prawosławnego, no to często można powiedzieć, i to jest pewien niepokojący trend, który zauważają też niektórzy badacze i analitycy, że no wśród tych ludzi duża jest stosunkowo liczba pewnych takich no ludzi zafascynowanych trochę samą Rosją, ale powiedziałbym nawet tych takich, co używamy często w publicystyce takiego pojęcia Putin-Versteher. I niestety często są to ludzie, którzy wręcz z sympatią patrzą na działania Kremla i na Putina, często właśnie na fundamencie tej takiej narracji o tym, że to tak naprawdę rosyjska cerkiew prawosławna, rosyjskie prawosławie jest taką dzisiaj ostoją pewnego konserwatyzmu, tradycjonalizmu religijnego w przeciwieństwie do rzekomo no, już przesiąkniętych modernizmem kościołów tradycji zachodniej. Więc tutaj też to jest bardzo, bardzo taka niejednoznaczna. To też trzeba by było pewnie zrobić jakieś takie głębsze badania litewskich konwertytów i zobaczyć, ile tam rzeczywiście jest takich ludzi, którzy po prostu, no nie wiem, bardziej przeszli na prawosławie właśnie z kwestii takich na podstawach jakichś teologicznych, zafascynowania teologią prawosławną, teologią wschodnią, a ile wśród nich jest no takich osób, no trochę właśnie takich prawosławnych, kulturowych, być może nawet zafascynowanych tą ideą właśnie rzekomej, konserwatywnej Rusi, Trzeciego Rzymu i tak dalej. Na to pytanie teraz nie odpowiemy. Swoją drogą bardzo ciekawe jest pytanie o tych konwertytów do rozmaitych wspólnot prawosławnych rosyjskiego prawosławia, bo również wprawdzie te kościoły są już zjednoczone, pojednane, ale zachowują pewną autonomię, to znaczy rosyjska cerkiew prawosławna poza granicami Rosji, tak zwana wcześniej, związana zresztą z Serbią, co ciekawe, przez święcenia w dużej mierze i przez synod, który tam się znajdował i patriarchatu moskiewskiego. Jakie są poglądy bardzo licznych, pamiętajmy, konwertytów na te bardzo różnych tradycji, bo akurat postawa biskupów rosyjskiej cerkiew prawosławnej jest no, zaskakująca, tak bym powiedział, może nie zaskakująca dla prawosławnego, to jest wezwanie do tego, żeby nie czytać gazet i nie zajmować się tymi problemami, bo media zachodnie kłamią. Ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Łukasz Kobeszko, Ośrodek Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozostajemy w przestrzeni prawosławia. Patriarcha Cyryl wbrew powszechnej opinii nie wypowiada się tylko na temat wojny w Ukrainie, ale także postuluje głęboką reformę życia politycznego i społecznego w Rosji. Jego postulaty mają niewielką siłę rażenia i w istocie Rosji nie zmieniają, ale warto wiedzieć, co naprawdę myśli, a przynajmniej co naprawdę mówi patriarcha Cyryl. Okazją do tego jest jego ostatnie przemówienie wygłoszone w Radzie Federacji Rosyjskiej. Myślę, mówił Cyryl, że jesteśmy wezwani do głębokiego przemyślenia kierunku rozwoju społecznego i państwowego ostatnich dziesięcioleci. Ważne jest, aby skupić się nie na tym, co jakiś zewnętrzny obserwator myśli o naszym rozwoju, ale na tym, by budować przyszłość kraju w oparciu o nasze doświadczenie historyczne, narodowe, na narodowej kulturze duchowej i dziedzictwie chrześcijańskim, mówił patriarcha Cyryl. Co ma to oznaczać? Otóż zdaniem patriarchy Rosja potrzebuje, tu cytat, zaktualizowanego rozumienia suwerenności nie tylko politycznej, ale także kulturowej, która obejmowałaby wiele dziedzin, od gospodarki po prawo. I dalej patriarcha mówił, dziś przewracamy stronę naszej narodowej historii, to jest fakt. I potrzebujemy wielkich sił twórczych, aby zbudować nasze państwo i społeczeństwo na nowych fundamentach historycznych i w nowych warunkach historycznych. Ideologia błyskotek i kultura masowa nastawione na zaspokojanie namiętności muszą na zawsze pozostać w przeszłości, przekonywał patriarcha Cyryl. Patriarcha podkreślał również, że w obecnej sytuacji kluczowym dla Rosji jest zachowanie tradycyjnych wartości, w tym wartości rodzinnych. Kultura popularna, podkreślał Cyryl, w większości nie wspiera rodziny. Weźmy treść filmów, zaznaczał patriarcha. Wszystkie te romanse, te niekończące się konflikty w rodzinach, całe to równoległe życie wielu, wszystko to jest żywo przedstawione w kinie i wszystko to tworzy pewną ideę normalnego ludzkiego zachowania, podkreślał patriarcha, oczywiście ostro ową normalność krytykując. Dokąd powinny nas zaprowadzić te zmiany? W praktyce oznaczać one powinny zakaz aborcji w prywatnych klinikach
zakaz korzystania z usług surogatek przez cudzoziemców, wprowadzenie wicedyrektorów szkół do spraw wychowawczych oraz stworzenie białego, czyli bezpiecznego internetu dla uczniów. Ciekawe w tych postulatach jest to, że patriarcha nie postuluje po prostu zakazu aborcji, a w Rosji jest ona naprawdę niezwykle powszechna, ale zakaz jej wykonywania przez firmy prywatne. Państwowe mają to robić nadal. I nie postuluje zakazu surogacji, zakazanej w większości krajów zachodniej Europy, a jedynie jej zakaz dla cudzoziemców. To mówi naprawdę wiele o realnych poglądach Cyryla, a jeszcze więcej o realnej sytuacji w rzekomo prorodzinnej i prochrześcijańskiej Rosji. Jest kolejny raport dotyczący zaniedbań w kwestii obrony nieletnich przed wykorzystaniem seksualnym przez duchownych i liderów religijnych. 22 maja niezależna firma śledcza White Post Solutions, działająca na zlecenie Południowej Konwencji Baptystów, przedstawiła raport dotyczący zaniedbań i błędów władz tego amerykańskiego wyznania w kwestii nadużyć seksualnych. Wnioski są dramatyczne, bowiem z raportu wynika, że liderzy tego największego wyznania protestanckiego w Stanach Zjednoczonych traktowali osoby skrzywdzone seksualnie jak wrogów Kościoła, odmawiali brania odpowiedzialności za lokalne struktury, bagatelizowali o liczbę ofiar, a wszystko to w imię obrony dobrego imienia instytucji. Skąd my to wszystko znamy, chciałoby się powiedzieć. Raport ujawnia także, że liderzy wspólnot byli świadomi przypadków nadużyć w kościele, a nawet sporządzili listę przestępców, ale nie podjęli żadnych kroków, aby dowiedzieć się, czy domniemani sprawcy pozostali w służbie kościelnej, skupiając się zamiast tego na obronie Południowej Konwencji Baptystów przed odpowiedzialnością prawną i finansową. Osoby skrzywdzone wewnątrz Południowej Konwencji Baptystów takim postępowaniem liderów tej wspólnoty nie są zaskoczone i podkreślają, że raport ujawnia to, o czym one same wiedziały już od dawna. Biblia nie kazała im tego robić, podkreślała Tiffany Typen, jedna z ofiar wykorzystania seksualnego, a obecnie adwokat. Raport zawiera także wskazania dla obecnych liderów wspólnoty. Chodzi m.in. o stworzenie systemu informacji o przestępcach, powołanie niezależnej komisji zajmującej się nadużyciami, ograniczenie stosowania ugód z klauzulą tajności, a także stworzenie standardów dobrych praktyk dla zborów. Po 20 latach kapłaństwa oraz 4 latach pełnienia funkcji wikariusza generalnego diecezji Spiry ksiądz Andreasz Szturm ogłosił, że rezygnuje z urzędu, występuje z kościoła rzymskokatolickiego i podejmuje służbę w kościele starokatolickim. Decyzja duchownego wywołała sensację w Niemczech, gdyż Szturm był jednym z najbardziej zaangażowanych zwolenników reform w kościele. O tej decyzji już za moment porozmawiam z doktorem Dariuszem Brunczem, redaktorem naczelnym portalu ekumenizm.pl. A moim Państwa gościem jest dr Dariusz Brącz, redaktor naczelny ekumenizm.pl, a porozmawiamy o sytuacji z Niemiec, a konkretnie o decyzji wikariusza generalnego jednej z niemieckich diecezji katolickich, który zdecydował się wystąpić z kościoła rzymskokatolickiego i przystąpić do kościoła starokatolickiego, no co oczywiście oznacza, że przestał być wikariuszem generalnym i że zostanie duchownym innego kościoła. Gdybyś krótko przybliżył tą sytuację, o co w całej tej sprawie chodzi? Sprawa wywołało ogromne zainteresowanie mediów zarówno kościelnych, jak i świeckich i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony, że tak ogromne zainteresowanie mediów świeckich, szczególnie regionalnych w południowo-zachodnich Niemiec, ale też o sprawie mówiły, pisały najważniejsze niemieckie tygodniki i dzienniki. Chodzi o księdza Andreasa Szturma, byłego wikariusza generalnego diecezji Spiry, który też jako wikariusz generalny pełnił bardzo ważne funkcje w diecezji, szczególnie podczas nieobecności czy zadania, nie tyle funkcje, bo funkcją jest wikariusz generalny, zadania, ponieważ biskup diecezjalny był przez dłuższy okres chory, więc właściwie razem z biskupem pomocniczym kierował diecezją. Był też jednym z najbardziej znanych, prominentnych działaczy, zwolenników reform w kościele rzymskokatolickim, jednym z ważniejszych takich osób, które wspierały drogę synodalną i dla nich wszystkich to był wielki szok, kiedy ogłosił, że występuje z kościoła rzymskokatolickiego,
takiego, że składa najpierw przede wszystkim urząd wikariusza generalnego, a następnie występuje z kościoła i będzie ubiegał się o pracę duchownego w kościele starokatolickim w Niemczech. Oficjalnie mówiąc, w katolickim biskupstwie starokatolików, bo taka jest oficjalna nazwa. To spotkało się, co jak na polskie warunki może dziwić, właściwie z niewieloma tylko negatywnymi reakcjami, bo biskup diecezjalny Wiseman wyraził ubolewanie. Wielu kolegów jego, kapłanów z diecezji, wyraziło zrozumienie dla jego decyzji. Cała ta sytuacja absolutnie nie wstrząsnęła relacjami między niewielkim kościołem starokatolickim w Niemczech a kościołem rzymskokatolickim. Ja przypomnę, że kościół starokatolicki ma zaledwie 15 tysięcy osób. Pojawił się nawet na oficjalnych stronach kościoła rzymskokatolickiego, pojawił się wywiad z biskupem zwierzchnikiem kościoła starokatolickiego w Niemczech, w którym też oczywiście odniósł się do sprawy księdza Andreasa Szturma, ale podkreślił, że to absolutnie nie jest żaden przejaw triumfalizmu. Przejścia oczywiście zawsze były. No, większość duchownych kościoła starokatolickiego to są byli rzymscy katolicy, chociaż tutaj pewna nastąpiła zmiana w procesie konwersji na starokatolicyzm, o czym pewnie za chwilkę też będziemy mogli porozmawiać. Natomiast nie dziwi to, że ta konwersja wywołała zainteresowanie medialne, chociaż nie była ostatnią, czy jedyną w ostatnich latach, która dotyczyła osoby prominentnej, bo całkiem niedawno, parę lat temu, na starokatolicyzm przeszedł były przeor klasztoru Andechs. To jest bardzo ważny niemiecki benedyktyński klasztor. Ksiądz Anselm Bilgrig, zresztą wyświęcony na kapłana przez kardynała Józefa Ratzingera, znany autor książek. I całkiem niedawno pojawiła się informacja, że został dopuszczony do funkcji kapłańskiej w kościele starokatolickim. I teraz mamy księdza Andreasa Szturma. Jego konwersja wywołała różne, jak powiedziałem, komentarze, głównie pozytywne. Oczywiście pojawiły się też kontrowersje, na co zwracają uwagę przede wszystkim jego krytycy, bo właściwie krótko po konwersji już pojawiły się wyciągi z jego książki, która niejako będzie publikowana w katolickim wydawnictwie, znaczy może nie tyle do końca katolickim, tylko prowadzonym przez katolicką rodzinę, światowe i sławe wydawnictwo Herdera, które już publikowało przecież dzieła katolickich teologów. Książka o bardzo wymownym tytule Muszę wyjść z tego kościoła, muszę wyjść z tego kościoła, ich muss raus aus dieser Kirche. Zresztą książkę reklamują też rozgłośnie katolickie w Niemczech. Pojawiają się informacje na temat tej książki, wyciągi z tej książki, fragmenty. Nawet... jeszcze jest taki podtytuł tej książki. Muszę wyjść wreszcie z tego kościoła, tak, ponieważ chcę pozostać człowiekiem. Kropka. Wikariusz generalny mówi prosto z mostu, tak? To jest bardzo ciekawe, ponieważ w tej książce dokonuje też takiego, można powiedzieć, otwartej spowiedzi przy otwartej kurtynie. Przyznaje się też, że kilkakrotnie łamał celibat. Jednak w tych wszystkich wywiadach, które obejrzałem, a obejrzałem ich kilka i wysłuchałem i przeczytałem kilka, i jest taką osobą dosyć medialną w ostatnim czasie, podkreśla jedno i ja myślę, że nie ma powodu, żeby tutaj w to wątpić. Tym bardziej, że też podejście do pewnych takich zagadnień moralnych, powiedzmy, w Niemczech jest dosyć liberalne i wiele z tych rzeczy, które u nas w Polsce dzieją się za zamkniętymi kurialnymi drzwiami, tam się odbywają po prostu przy otwartej kurtynie. I on podkreślił, tak, że rzeczywiście łamał celibat, że jest w jakimś związku w tej chwili z jakąś kobietą. I odnosząc się właśnie do kwestii celibatu, małżeństwa i zmian w kościele, powiedział, że sam fakt, że ludzie, którzy kapłani, którzy nagle pokochają inną kobietę, tak, czy są w jakichś związkach innych nieformalnych, jeżeli mówi się o nich, że niepodołalni, tak, że doznali osobistej porażki, czy wręcz nawet katastrofy, to on, jak podkreśla, to świadczy, że niezbyt chyba do końca rozumiemy istotę kapłaństwa, człowieczeństwa, małżeństwa i tak dalej. I on wyraźnie podkreślił w jednym z wywiadów, że to nie było tak, że to była jedna kwestia, która zadecydowała o tym, że ta decyzja już w nim kiełkowała od wielu lat. Zresztą w lutym udzielił szerokiego wywiadu, w którym powiedział, że jak się nic nie zmieni, to nie będzie mógł ponosić odpowiedzialności za to, co się dzieje w kościele. A w międzyczasie dużo rzeczy się jeszcze działo w niemieckim kościele, to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć.
No i teraz wyciągnął konsekwencje. W jednym z właśnie z tych ostatnich rozmów na początku maja powiedział, że po prostu odprawił ostatnią mszę swojej parafii. Nie poinformował parafian, że to jest jego ostatnia msza. Rozmawiał ze swoim biskupem i dokonał tych kroków, podjął te kroki, o których mówiliśmy. I co ciekawe, relacje, to co chciałem podkreślić, jego relacje w ogóle kościoła starokatolickiego z kościołem rzymskokatolickim nie ucierpiały na tym, tym bardziej, że przecież wiemy, że teraz niedługo wielkie wydarzenie się odbędzie, mianowicie kolejne Dni Katolików Niemieckich w Stuttgarcie. Kościół starokatolicki będzie reprezentowany ze swoim stoiskiem, ze swoim przesłaniem. Będą starokatolicy teolodzy, teolożki zabierać głos w dyskusjach. Jest współpraca w wielu różnych dziedzinach, także takich praktycznych. Nie jest też tajemnicą, że niekiedy parafie rzymskokatolickie wypożyczają starokatolikom kościoły na msze święta, a nawet na dokonywanie święceń kapłańskich. To jeszcze zatrzymałem się na chwilę na owym księdzu. Czy on będzie duchownym starokatolickim? Czy to już jest pewne, czy też będzie musiał przejść jakąś drogę? Czy od razu zostanie przyjęty jako ksiądz? Oczywiście tak, będzie duchowny, on tym też wyraźnie mówił, on nie będzie musiał żadnej drogi przechodzić, bo to jest nawet w teologii starokatolickiej tak, że to nie jest nawet konwersja sensu stricte. Jak już powiedziałem na początku, ten kościół nazywa się, oficjalną nazwą to jest Biskupstwo Katolickie Starokatolików w Niemczech. To jest właściwie formalnie rzecz biorąc zmiana jurysdykcji, ale oczywiście jest to konwersja. Tak? I on wyraźnie powiedział, tak, że on chce też kontynuować, dał się wyświęcić na kapłana, żeby być kapłanem i służyć ludziom. I po prostu obejmie jedną z parafii starokatolickich, nie wiadomo gdzie, bo na oficjalnych stronach, to jest właśnie ciekawe, na oficjalnych stronach kościoła starokatolickiego w Niemczech nie ma żadnej informacji o jego konwersji. Więcej informacji jest na stronach oficjalnych kościoła rzymskokatolickiego, w katolickich mediach, w mediach też archidiecezji kolońskiej, no i oczywiście Westdeutscher Rundfunk, czyli tym państwowej rozgłośni. Jest kilka co najmniej wywiadów, które opisują historię księdza Andreasa Szturma. To przejdźmy teraz do kościoła starokatolickiego, czy też do biskupstwa starokatolickiego w Niemczech. To jest wyznanie, nie chcę powiedzieć stosunkowo nowe, bo oczywiście to jest efekt Soboru Watykańskiego I, decyzji tego soboru o ustanowieniu dogmatów o nieomylności papieskiej i uniwersalnej jurysdykcji biskupa Rzymu. I na te dwa dogmaty nowe część katolickich teologów, w tym znakomity dogmatyk, historyk dogmatu ksiądz Ignaz Dollinger, zareagowali stworzeniem nowego wyznania. Sam Dollinger prawdopodobnie do niego nie przystąpił. Przestał pełnić funkcje kapłańskie w kościele rzymskokatolickim, był pochowany przez starokatolików, ale nie został formalnie duchownym kościoła starokatolickiego. Część także świeckich katolików przystąpiło do tego ruchu. Głównie był to wtedy, w początkach, ruch niemieckojęzyczny, szwajcarski, niemiecki i austriacki. Oczywiście później ten ruch obrósł w kolejne wspólnoty, w tym czołową z pewnej perspektywy wspólnotę w Utrechcie, arcybiskupstwo Utrechtu, z którego starokatolicy mają ważne święcenia biskupie, czyli ważną sukcesję apostolską. No właśnie, ale jak w tej chwili wygląda ta normalność kościoła starokatolickiego w Niemczech, mówiąc inaczej, jak od drugiej połowy XIX wieku ten kościół się zmienił? No tak jak już powiedziałem, jest to kościół stosunkowo niewielki. Nawet jeśli pojawiały się ostatnio informacje, że rośnie liczba konwersji do kościoła starokatolickiego, to w porównaniu z liczbą wystąpień z kościoła rzymskokatolickiego czy ewangelickiego, to są dosyć śmieszne liczby. Kościół starokatolicki w Niemczech ma około 15-16 tysięcy osób. Rocznie w samych konwersji ma około 300 osób. Więc co to jest za liczba? To jest żadna liczba. Zresztą także na stronach, właśnie oficjalnych stronach kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech był niedawno wywiad z księdzem biskupem Reinem, który powiedział, że te konwersje oczywiście są wielkim zastrzykiem dla kościoła starokatolickiego, ale z perspektywy kościoła rzymskokatolickiego właściwie nic nie zmieniają. Ponieważ większość osób, te, które występują z kościoła rzymskokatolickiego, a przypomnę, że czekamy na sierpień, kiedy będą opublikowane oficjalne statystyki, z tych statystyk, które opublikował Kościół Ewangelicki, już widać na zasadzie pewnych matematycznych obliczeń, że po raz pierwszy w historii Niemiec wierni obydwu kościołów rzymskokatolickiego i ewangelickiego przestali stanowić ponad połowę mieszkańców. I te kościoły rocznie tracą 500 000 wiernych. To jest każdy z nich osobno traci 500 000 wiernych. Mam tutaj na myśli wystąpienia i zgony, chrzty i wstąpienia
tego absolutnie nie niwelują, tym bardziej, że wstąpienia w przypadku kościoła rzymskokatolickiego, czyli konwersje, to są na poziomie 15 tysięcy rocznie, w przypadku kościoła ewangelickiego między 40 a 50 tysięcy. Kościoły te dwa główne kurczą się, tak? Czyli jeśli dobrze rozumiem, ewangelicy przyciągają więcej konwertytów niż katolików, co może część moich bardziej konserwatywnych słuchaczy zaskakiwać, bo jest taka opinia, że to właśnie konserwatywne wspólnoty przyciągają bardziej. Rozumiem, że oczywiście z perspektywy polskiej kościół katolicki niemiecki jest liberalny, ale w porównaniu z kościołami ewangelickimi, czy z kościołem ewangelickim w Niemczech, no jest jednak nieco bardziej konserwatywny. To znaczy konwertytów do kościoła ewangelickiego jest dwa razy więcej, ponad dwa razy więcej niż do kościoła rzymskokatolickiego, ale uspokajałbym, bo to są mimo wszystko i tak niewielkie liczby, biorąc pod uwagę liczbę wystąpień. Zdecydowana większość osób, które występują z kościoła, czy to ewangelickiego, czy to kościoła rzymskokatolickiego, powiększają już grubo ponad 40% grupę bezwyznaniowych. Notabene, wiemy przecież, mamy przecież w Niemczech Centralny Komitet Katolików Niemieckich, mamy świeckie organizacje ewangelików, mamy Centralną Radę Żydów Niemieckich i też Radę Muzułmanów, chociaż nie wszyscy do niej należą. Ostatnio powstała Centralna Rada Bezwyznaniowców, która jeszcze na dodatek zmieni nazwę, czyli nie Konfessionslos, ale żeby zmienić, że tak powiem, negatywną wymowę tej nazwy, nazywali się Zentralrat der Konfessionsfreien, czyli wolnych od wyznania, tak? No, to tak zupełnie na marginesie. Natomiast ja bym tutaj nie przeceniał tych konwersji między różnymi wyznaniami. Oczywiście mnie jako ewangelika cieszy, że tych konwersji do kościoła ewangelickiego jest więcej niż do kościoła rzymskokatolickiego, ale ja mówię, nie przypisam tego jakiegoś masowego ruchu. Tym bardziej, że tak samo o tym masowym ruchu nie można mówić, jeżeli chodzi o konwersjach do kościoła starokatolickiego. Ale tutaj w ostatnich latach zaszła pewna zmiana, bo o ile... I o tym mówią też przedstawiciele Kościoła Starokatolickiego. O ile jeszcze 10-20 lat temu do Kościoła Starokatolickiego przychodzili głównie ludzie, można powiedzieć, spoza w ogóle tego środowiska kościelnego, głównie albo ludzie niesocjalizowani religijnie, albo ludzie, którzy mieli coś na pieńku z duchownym rzymskokatolickim, którzy właściwie w kościele starokatolickim odkrywali na nowo wiarę chrześcijańską, o tyle w ostatnich latach, szczególnie pod wpływem skandali w kościele rzymskokatolickim, coraz więcej jest ludzi, którzy przychodzą do kościoła starokatolickiego, można powiedzieć, z serca kościoła rzymskokatolickiego, czyli ludzie zaangażowani, pastoralni asystenci, lektorzy, ludzie, którzy studiowali teologię katolicką, niekoniecznie sami kapłani, ale absolwenci teologii katolickiej, którzy w kościele starokatolickim odnajdują swą drogę. Ale jak mówię, podkreślam, jest to ruch powolny i pytanie też, na jak długo i czy w ogóle oni zostaną w tym kościele, tak? Bo oczywiście można by było zadać pytanie, no to skoro mamy ten konflikt w Niemczech i sam Andreas Sturm, i muszę powiedzieć, że to mnie najbardziej w jednym z tych jego wywiadów poruszyło, kiedy on mówi o tych zmianach, które są prowadzone w kościele rzymskokatolickim. On powiedział w wywiadzie dla państwowej telewizji, że oczywiście docenia to, co robi biskup Becing, czyli przewodniczący niemieckiego episkopatu, to co mówi i robi kardynał Marx, czy też jego własny dotychczasowy biskup Wiesemann, ale nasza droga, powiedział takie słowa, nasza droga w Niemczech nie jest drogą Kościoła uniwersalnego. Tak? On właściwie powiedział, niby to jest oczywiste dla tych, którzy się interesują życiem katolicyzmu niemieckiego, ale on to sformułował w bardzo jednoznacznych słowach. Droga kościoła w Niemczech nie jest drogą światowego kościoła uniwersalnego. I te napięcia oczywiście w niemieckim katolicyzmie będą i były i to się też przekłada na relacje też, na te relacje ekumeniczne i na to, jak ludzie postrzegają w ogóle swoją tożsamość wyznaniową. I można byłoby oczywiście zadać pytanie, no to skoro kościół starokatolicki święci kobiety, błogosławi związki jednopłciowe, małostrój rzeczywiście synodalny, bo tam bez synodu się nic nie, biskupa wybiera synod. Skoro są parafie, w których świeccy mają bardzo wiele do powiedzenia, skoro duchownych nie obowiązuje celibat, no to dlaczego duża liczba, ci wszyscy katolicy, którzy chcą zmiany i nie mogą się doczekać tych zmian w swoim kościele, nie przejdą masowo na starokatolicyzm? I to jest wielkie pytanie, zagadka, na które nawet sami starokatolicy nie potrafią udzielić odpowiedzi. A to nie jest tak, że to jest pozostałość jednak socjalnego charakteru religijności niemieckiej. To znaczy, że ktoś
jeszcze całkiem niedawno, to się zmienia w tej chwili, to prawda, ale jeszcze całkiem niedawno, nawet jak od lat już nie praktykował, to na pytanie, jakiego jest wyznania, odpowiadał katolikiem albo ewangelikiem. Nawet jeśli dla niego to nie miało żadnego znaczenia już takiego religijnego, to było to istotne określenie społeczne. Starokatolicyzm takiego określenia nie daje, albo mówiąc inaczej, daje inne określenie z wcześniejszego etapu. Tak, to na pewno i to bardzo właśnie widać te relacje i tarcia, które były między starokatolikami a rzymskimi katolikami na początku XX wieku. To też w epoce, kiedy też katolicyzm nie bez też wpływu propagandy nazistowskiej był postrzegany jako element skostniały, przeciwny zmianom, a starokatolicy byli jako postrzegani jako ci nowocześni. Tak? I przez długi czas też wykorzystywali tą narrację, wykorzystywali tą narrację, żeby się pokazać jako ten lepszy kościół katolicki, jako ci lepsi katolicy. Oni od tego odstąpili na rzecz takiego negatywnego, wykluczającego się przekazu, który też w jakimś aspekcie był podsycany przez wrogość ze strony kościoła rzymskokatolickiego. Słynny biskup Johannes Dyba, nie wiem, czy słuchacze będą go w ogóle kojarzyć, Johannesa Dybę, ten, który nazwał na przykład wielki, można powiedzieć, zwolennik papieża Jana Pawła II w niemieckim episkopacie, co wcale nie było takie oczywiste. Przypomnę, że kiedy toczył się spór w niemieckim katolicyzmie, już nawet na skraju schizmy pewnej, o poradnie katolickie, które umożliwiły wystawianie zaświadczeń, które uprawniały kobiet do przeprowadzenia aborcji zgodnie z prawem, biskup Dyba był w tej mniejszej części niemieckiego episkopatu, miał ogromne wsparcie kardynała Meissnera i kardynała Ratzingera, nazwał tą praktykę licencją na zabijanie oficjalnie. Tak? Spotkał się z wielką krytyką swoich kolegów biskupów, którzy próbowali to utrzymać, gdyż argumentowali, że w ten sposób ratuje się też życie. I Dyba, kiedy na przykład doszło do pierwszych święceń kapłanek starokatolickich w Niemczech, do pierwszych, Dyba wtedy wystąpił w mediach i powiedział, że to jest po prostu Etikettenschwindel, czyli oszustwo etykietek, że kościół starokatolicki ani nie jest katolicki, ani stary. Tak? Dzisiaj ta perspektywa się zupełnie zmieniła i rzeczywiście w tym takim charakterze socjologicznym to jest niezwykle istotne, że nawet jeśli ktoś się jest niezadowolony z tego kościoła rzymskokatolickiego, ale ma tą socjalizację katolicką, no to raczej pójdzie donikąd, niż do kościoła starokatolickiego, który jest po pierwsze reprezentowany w określonych rejonach w Niemczech, tak? Szczególnie w Niemczech południowo-zachodnich i nie zawsze jest to życie typowo diasporalne, o którym mogą chociażby powiedzieć doskonale polscy luteranie czy inne kościoły mniejszościowe. Jest to kościół, który jest nie wszędzie znany, jest mało znany. To miała być w ogóle nas od samego początku prowizorka. Tak? Oni się nie na razie, na początku ruch katolicki właśnie rozumie się jako ruch zmian. Natomiast kiedy pojawiły się święcenia biskupie, kiedy ta cała instytucja zaczęła przybierać takiego już kształtu samodzielnego kościoła, kiedy pojawiła się katedra teologii starokatolickiej w Bonn. Zresztą w Bonn, obok teologii katolickiej, gdzie wykładał też Józef Ratzinger i teologii ewangelickiej, gdzie wykładał Karl Barth. I zresztą kościół, który starokatolicy mają jako katedrę w Bonn, jest byłym kościołem uniwersyteckim, rzymskokatolickim, którym też kazania wygłaszał Józef Ratzinger. Jedyna w tej chwili katedra starokatolicka w Niemczech, jedyny wydział, jak już powiedziałem, teologii starokatolickiej. Nawet nie wydział, tylko katedra. I to jest właśnie ciekawe, właśnie, że Kościół starokatolicki przyciąga niewielkie liczby osób, ale są to osoby już w tej chwili właśnie z tego serca życia kościelnego, kościoła rzymskokatolickiego. A jak wyglądają relacje tego kościoła z innymi kościołami starokatolickimi? Wiadomo, że jest Unia Utrechcka, wiadomo, że w niej się toczy spór, na przykład o święcenie kobiet, bo polsko-katolicy, którzy są członkami Unii Utrechckiej, są przeciwko. Ale generalnie większość Unii Utrechckiej, czyli holenderscy starokatolicy i szwajcarscy, kościół chrześcijańsko-katolicki i austriaccy generalnie są za. Co tam się w tej chwili w ogóle dzieje wśród starokatolików na świecie? Ja bym nie powiedział, że w Unii Utreckiej toczy się jakikolwiek spór na temat święceń kobiet. Powiem całkiem brutalnie między oczy. Kościół polsko-katolicki nie toczy żadnego sporu w sprawie ordynacji kobiet czy święceń kobiet, ponieważ nie jest do tego absolutnie przygotowany. To jest kościół, który w ostatnich latach właściwie nie wyprodukował niczego istotnego teologicznego.
poza ciekawym dokumentem wydanym zresztą przez staraniem chyba seminarium, Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warmińsko-Mazurskiej, w którym jest mowa, jest dokument, pojawił się niepodpisany przez autorów zresztą, o możliwej unii polsko-katolików i rzymskokatolików, powołania czegoś na ordynariatu dla polsko-katolików. Znaczy, Kościół polsko-katolicki w przestrzeni Unii Utrechtskiej nie zabiera właściwie głosu, nie za bardzo miałby też pole do manewru w różnej kwestii, zabierania głosu w tych kwestiach. Dokumenty są tłumaczone na język polski, dialogu rzymskokatolicko-starokatolickiego. Są bardzo ciekawe dokumenty dotyczące chociażby właśnie rozumienia kapłaństwa, święceń kobiet, także kontrowersje dotyczące błogosławienia par jednopłciowych też są poruszane. Przede wszystkim zagadnienia eklezjologiczne, bo to jest to, co różni katolików rzymskich i starokatolików. To jest właściwie ta jedyna kwestia dogmatyczna. Natomiast co się dzieje? No od niedawna kościoły Unii Utrechtskiej mają nowego prymasa, nowego arcybiskupa Utrechtu, który jest zwierzchnikiem kościoła starokatolickiego w Holandii. Jest to zresztą konwertyta z tradycji reformowanej, były ewangelik reformowany, który stał się starokatolikiem. Zresztą rzecz dosyć taka, nawet częsta bym powiedział, kościół chrześcijańsko-katolicki, bo tak się nazywa kościół starokatolicki w Szwajcarii, przyciąga do siebie też na przykład protestantów, szczególnie na przykład luteran z Niemiec czy z innych krajów, którzy jak przyjeżdżają w sprawach zarobkowych do Szwajcarii, nie mogą się odnaleźć w surowych wnętrzach kalwińskiego kościoła reformowanego, czy nawet zwingliańskiego w niektórych rejonach. No i dla nich o wiele bardziej zmysłowym jest kościół, czy bliskim ich kościoła luterańskiego, jest kościół starokatolicki. Tym bardziej, że parafii luterańskich w samej Szwajcarii może w palcach jednej ręki można policzyć. I to są głównie parafie niemieckie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest, jeżeli chodzi o te relacje ekumeniczne, może pozostając przy niemieckim kościele, kościół starokatolicki w Niemczech ma podpisany dokument o gościnności eucharystycznej ze Zjednoczonym Kościołem Ewangelicko-Luterańskim Niemiec. To znaczy, że duchowni i wierni innego kościoła, jednego kościoła mogą przystępować do komunii w drugim kościele. Nie jest to co prawda intercelebracja eucharystyczna, jeszcze nie, związana chociażby z innym rozumieniem posługi duchownego, ale jest podpisana umowa o gościnności eucharystycznej. Całe, wszystkie kościoły Unii Utrechtskiej są w pełnej jedności z kościołami anglikańskimi. I poprzez to teoretycznie także kościół polsko-katolicki w Polsce. Czy są jakieś napięcia? No się przyznam, że w ostatnim czasie nic się takiego nie pojawiało. Tak na razie największym wyzwaniem ostatnio wspólnoty kościołów Unii Utrechtskiej w ostatnich latach to była przede wszystkim pandemia i odkładane chyba bodajże trzykrotnie konsekracja arcybiskupa Utrechtu z powodu pandemii. No i też kwestia, jak sobie poradzić z rosnącą sekularyzacją i też problemami kadrowymi. Sama Unia Utrechtska no, nie miała jakichś ostatnio poważniejszych turbulencji. Parę lat temu zastanawiano się, był ten spór, o którym też pisałem, chyba już ponad 10 lat prawie minęło, czy reaktywować członkostwo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce w Unii Utrechtskiej, do czego nie doszło. Więc no, powiedziałbym, że ta sytuacja Unii Utrechtskiej jest dosyć stabilna, nie ma tutaj większych ruchów. To też nie jest jakaś wielka wspólnota. Ja myślę, że można śmiało mówić, że wszystkich wiernych, których biskupi wchodzą w skład konferencji biskupów starokatolickich Unii Utrechtskiej, może być około, ja wiem, 40-50 tysięcy. A moim Państwa gościem był dr Dariusz Bruncz, redaktor naczelny ekumenizm.pl. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kościół amerykański żyje zaś obecnie kwestią tego, czy politycy aktywnie wspierający aborcję mogą przystępować do Komunii Świętej. W minionym tygodniu arcybiskup San Francisco, Salvatore Corleone, wysłał do przewodniczącej Izby Reprezentantów polityczki Partii Demokratycznej Nancy Pelosi, która jest praktykującą katoliczką, informację, że dopóki nie wyrzeknie się ona wspierania aborcji, nie wolno jej przystępować do komunii na terenie archidiecezji San Francisco. Jeśli nie odrzuci pani publicznie swojego poparcia
poparcia dla prawa do aborcji, podkreślał arcybiskup, lub nie powstrzyma się od publicznego odwoływania się do swojej wiary katolickiej i przyjmowania komunii świętej, nie będę miał innego wyboru, jak zdecydować zgodnie z kanonem 915, że nie zostanie pani dopuszczona do komunii świętej, napisał w liście do Nancy Pelosi arcybiskup. Jednocześnie arcybiskup niezwykle mocno w kolejnych wywiadach podkreśla, że jego cel nie jest polityczny i że jedyne, o co mu chodzi, to przypomnienie nauczania Kościoła na temat aborcji i Eucharystii. A to, co robi, robi w nadziei na to, że Pelosi zmieni swoje poglądy i stanie się obrończynią życia poczętego. Decyzja biskupa, jak nie trudno się domyślić, spotkała się z potępieniem liberalnych mediów i z pochwałami mediów konserwatywnych. Została także mocno wsparta, i to jest oczywiście o wiele ważniejsze, przez kilkunastu innych biskupów katolickich. Czy będzie ona miała realne znaczenie w życiu Nancy Pelosi? Czy rzeczywiście nie zostanie ona dopuszczona do Komunii Świętej? To wbrew pozorom nie jest jasne, bowiem kardynał Wilton Gregory z archidiecezji waszyngtońskiej, gdzie Pelosi mieszka i spędza większość czasu, nie skomentował publicznie działań arcybiskupa San Francisco. Wcześniej zaś wielokrotnie podkreślał, że nie zamierza odmawiać komunii katolickim politykom, którzy aktywnie promują aborcję i inne polityki sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Co to oznacza? Ano oznacza to tyle, że nie jest wykluczone, że choć w San Francisco Pelosi do komunii świętej przystępować nie będzie mogła, to w Waszyngtonie nie będzie miała z tym żadnego problemu. I to by było na tyle, ale kolejny odcinek podcastu Tak Myślę już w przyszłym tygodniu. A teraz do usłyszenia mówi Tomasz Tarnikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.